bardzo dziwną walkę napotkaliśmy w pewnym momencie. Wyobraźcie sobie taką walkę, że są sobie trzy borsuki, tak? Podejrzewamy, że są to druidzi. I ci druidzi mają swoich panów, którzy nie traktują ich z szacunkiem, z całą pewnością. O nie, nie. Więc jakby w oparciu o tą walkę postanowiłem napisać taki króciutki utwór o nazwie Borsuki i Panowie. Ponieważ uważam, że warto się na tym chwilkę skupić. Cóż to za walka dziwna z trzema borsukami, które prawdopodobnie były trzema druidami, a za nimi ich panowie i każdy z nich smaga borsuka biczem, chyba tak to się zowie. I walczą borsuki w imię swego pana, który smaga i smaga, nie ukrywając uśmiechu nietypowego, ale nie wiem, czy chodzi o ekscytację walką, czy o ból zadany zwierzęciu. Nie mam pojęcia, ale przy każdym ryknięciu poprzedzonym dźwiękiem bata zdaje mi się widzieć, że im to odpowiada. Więc i ci panowie, jak i borsuków kupa, to nic innego jak chora na głowę sadomaso grupa. Witamy na kolejnej sesji DDD, naszej dzielnej drużyny debili, którzy ostatnio trafili do miasta i właśnie uznali, że wyjdą sobie inną bramą do portu, więc sobie tylko przeszli przez nie kawałeczek. Uratowali przy tym kobietę i dziecko i tak jak później po sesji opisali, uratowali pięściami strażników i właśnie otworzyli bramę, stoją lekko wychylając głowy spod takich nie do końca otwartych wrót bramy. Przyglądajcie się temu, co widzicie. Widzicie na pewno drogę, która prowadzi w stronę portu. Po drodze, przy tej drodze w sumie, znajduje się trochę kamyków, parę drzew, jakieś krzaki, w których moglibyście się ewentualnie schować. Droga sama prowadzi troszeczkę w dół, jest taki minimalny spad i w połowie drogi, powiedzmy, zaczyna się wszystko zmieniać już na taki piaszczysty teren bardziej, taki bardziej plażowy. Nad nim też znajduje się dosyć sporo różnych przedmiotów. Też trochę jakichś drobnych kamyków, takich, które po prostu gdzieś tam chrzęszczą pod nogami, w tym piasku są pozmieszane. Jest parę patyków, jakieś kamienie. Widzicie też na pewno dużo beczek, jakieś skrzynki. Są też dwa, powiedzmy takie, no jeden bardziej namiot, drugi budynek, gdzie wyglądają bardziej jak jakieś magazyny, ewentualnie może namiot dla kogoś, kto tak na szybko chciał się rozbić tutaj, może tutaj nocował, ewentualnie jakiś może już nieużywany, bo dosyć wygląda na taki stary. I jest też trochę rozrzucanych jakichś kawałków desek, różnych takich narzędzi, jakieś metalowe gwoździe gdzieś tam są i tak dalej. Widzicie też, co się najbardziej rzuca w sumie w oczy, duży statek, który jest koloru takiego fioletowego. Ma aktualnie zwinięte żagle. Nie widać żadnych wioseł, nie widać też tych otworów na wiosła, co też opisywałam wcześniej. A przed statkiem stoi trzech strażników, którzy chodzą w tej z powrotem wzdłuż statku, rozglądając się na boki, czasem na chwilę się zatrzymają, o czymś rozmawiają. Widzicie też gdzieś tam w oddali jakieś inne statki, głównie rybackie, mniejsze, dużo mniejsze niż ten, który jest, ten fioletowy statek. To on jest tak po środku, jest z 10 razy większy niż te statki rybackie i częściowo też jest na plaży, nie jest całkowicie w wodzie. Patrząc na rzuty pod koniec waszej ostatniej sesji, udało się wam zauważyć dwie postacie, które koło tych beczek się kręcą, które stoją obok statku, w sumie bardziej pomiędzy tymi beczkami. I starają się w nich schować. Te postacie są ciemne, mają ciemne kaptury. Kojarzą wam się albo z tymi, które były przy ograch, albo z tymi, które były gdzieś tam w lesie wcześniej. Na ten moment nie jesteście na 100% pewni, czy to są bardziej ci tacy, co się tak potem na taki popiół zmienili, czy bardziej ci ludzcy, których pokonaliście w lesie. Musielibyście podejść kawałeczek dalej. I chciałabym od każdego z was rzucik. I to będzie rzut na inteligencję. Obronny. Tam no, zwykła inteligencja torcznie też może być, ale obronny byłby najlepszy. 18. Krytyczna jedenka. 3. 8. 11. Elmenor, dla ciebie wszystko wygląda całkowicie normalnie, wręcz obrazkowo. Nic się tu praktycznie nie zmieniło w tym miejscu. Reszta widzi po prostu to, co widzi i tyle. Bez żadnych jakichś większych zmian. Atro, ty jako jedyny
tak się przyglądasz temu statkowi, tak, coś ci w nim nie pasuje, jakieś tak gdzieś przemknąłeś oczami i miałeś wrażenie, że skojarzyło cię to z tym, co było w tej lodowej jaskini, że tak coś się zmieniło na coś i tak zaczynasz się zastanawiać, o co może chodzić. I po chwili zauważasz, że ten statek wygląda zupełnie inaczej niż normalny statek. Jak na pierwszy rzut oka wyglądał jak normalny, tylko w fioletowym kolorze, tak teraz jesteś pewien, że wygląda zupełnie inaczej. Już ci opisuję jak. Pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to to, że tam, gdzie był dziób, teraz znajdują się długie macki fioletowe, które na razie leżą spokojnie, po prostu tak się wczepiły w ten piasek przy plaży i trzymają się go. Tak jak, nie wiem, kotwica albo po prostu cumy, coś takiego. Widzisz też, że ma trzy żagle, tak jak miał wcześniej, ale te żagle wyglądają bardziej jak meduzy, są półprzezroczyste, lekko takie w kolorze żółtawym i mają takie, jak meduzy, takie te falujące, takie odnóża, powiedzmy. Nie pamiętam, to ma macki też, to chyba tak się nazywa. I z tym ci się kojarzy. No w tym momencie też są tak, nie są rozdęte, tylko tak malutkie i tak jakby zwinięte były. Ale swobodnie zwisają te macki na dół. I widzisz, że ma, wiadomo, jakiś pokład tutaj jest, jakaś barierka, ale nie wygląda to, jakby to było z jakiegokolwiek znanego ci materiału. Bardziej jakby to wyglądało jak... Zastanawiasz się, z czym ci to może kojarzyć, z jakąś taką skórą albo coś takiego, takie mięśnie, skóra, coś takiego, nie? Możliwe, że mi się kojarzy z wnętrzem mimika tego jednego małego. Możliwe, tak, możliwe, że z wnętrzem mimika ci się to będzie kojarzyć. I widzisz tam też taką dużą na końcu jakby muszlę, trochę taką jak ślimaka, ale taką ogromną po prostu. I na razie to jest wszystko, co w tym momencie widzisz. To jest fioletowa muszla, jakby ona jest tak tym jakby tym samym, co ten statek, jakby to jest zakończenie znaczy, statku. Tak, to jest połączone ze sobą, no. Jakby to była dalsza część po prostu statku, która jest gdzieś tam schowana. No to... Oj, na bogów. A czemu ten statek ma macki? Co? Jakie macki? Ma macki? Ciszej, ale no... Nie widzicie tego? Nie. Czyli jakaś iluzja nie. Była rzucona, bo też na początku widziałem zwykły statek, ale... Opisz mi to. Jak Atro wam o tym mówi, to wy zaczynacie to widzieć. Elmenor, ty będziesz mieć pewne trudności z zauważeniem tego i dopiero jak Atro skończy opisywać, to dojdzie do ciebie to, że faktycznie to tak jest. No to ja opisuję w całej okazałości. Fioletowe monstrum, a nie statek, z mackami na wierzchu, na dziobie, kurde, muszlą z tyłu, robiącą za kuper. Normalnym pokładem, ale z żaglami jak meduzy, ze zwisającymi frędzlowatymi mackami. Czy te macki... Jak długie one są i czy będzie trzeba je ominąć? Zakładam, że będzie trzeba je ominąć, próbując dostać się do któregoś z przeciwników. No one są wszczepione w ziemię, więc nie jesteś pewien, czy one gdzieś tam w ziemię jeszcze nie wchodzą, nie? Ale tak... Okej, okay, ale one tak na prosto są wszczepione, że nie leżą? Czy one tak sobie trochę leżą i są wszczepione na końcu? Nie są tak idealnie tak naprostowane, ale tak delikatnie luźne, ale nie leżą na ziemi, nie? Okej, czyli będzie można jakby ominąć, nie będzie trzeba nad nimi przeskakiwać czy coś takiego? Nie, raczej nie. Ale okay. Tak, to co widzisz, to mają tak z 2 metry co najmniej. Tylko? Co najmniej. Mówię, że okay. Nie widzisz ich całych. A, okej. Okay. No są w środku, w tym piasku, nie? Reszta. Okej. Okay. Czyli jak Atro na to tłumaczy, to my widzimy, nie? Zaczynamy dostrzegać te macki i tak dalej. Tak. Okej. Okay. Wow. No to była iluzja. Pięknie. To była iluzja, nie? A iluzję możesz przejrzeć, jak ktoś ci powie. Biologiczna konstrukcja? Co to, śmiernica jest jakaś? Kamarnica. Nie, to jest... To musi być statek, ale żywy, jakiś żywy statek. Jak się wchodzi do środka, to się wchodzi mu do gęby? A jak się wychodzi, to przez dupę, tak. Bardziej do brzucha się mu wchodzi, na statku. No ja mam nadzieję, że to z tym nie musimy walczyć, tylko że... Bo to takie duże trochę. Słyszycie skrobanie kawałka węgla w papierze. Wyczucie czasu. No na pewno jest to statek tego łupieżcy umysłu. Skoro on miał mieć macki i być fioletowy, a to jest fioletowe i ma macki, o ile to nie jest ten łupieżcy umysłu. Właśnie, może to jest to. Czy jest taki statek? Zamieniałby się w człowieka jakiegoś zwykłego? Ale może on tylko na tym przyleciał, przypłynął. No prędzej. Dobra.
strażnicy są. Ich starajcie się nie zabić. Błagam was. Czemu? Jak oni są... No, kurwa. Bo są... Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? Pod wpływem. A. No dobra, to w takim razie, no nie wiem, no przecież ja nic nie zrobię ze strzałami, mogę im strzelać w ręce. Po prostu jak będą na wykończeniu, nie strzelajcie do nich czymś, co może ich zabić, no. I co, to staramy się. Czyli trzech strażników, omotanych pewnie umysłowo. Ktoś pomiędzy beczkami się kręci. Co? Gdzie? On to, masz beczki po prawej i po lewej, no. Tego czegoś, to tam jeden jest tak bardziej w głębi, na czarno ubrani, a no, drugi tam... Może... I tak próbuję tak palcem wskazać, tak. Nie wystawiając ręki za bramę. Mieliście całkiem okej rzuty, więc myślę, że wszyscy jesteście w stanie, jak tak Atro wam wskaże, gdzie oni są schowani, ich zobaczy. Dobra. Ktoś tam łazi rzeczywiście. Dobra. Mój plan jest taki, że pójdę trochę tutaj na prawo najpierw, trochę sflankuję, będę starał się dobiec do tamtego głazu, co leży na plaży, wziąć go za, kurde, osłonę jakąś, bo nie dobiegnę do nich za szybko. Będą mogli mnie rozstrzelać czy coś. Więc próbuję się podkreślić bliżej po prostu. Powodzenia. Klep, klep. Po ramieniu go. Czuję się zainspirowany. Tu jest przypływ sił. Tą inspirującym... Aha, powodzenia. No. Takim tap po główce. Będzie dobrze, Atro. Będzie dobrze. Nie, no bo on mówi tym swoim jakimś żargonem wojskowym. Ja nic nie czaję w ogóle, o co chodzi. Jakie flanki, jakie co. Nie, jak się chcesz skradać, to rzuć sobie na skradanie. Najpierw daję sobie usłyszeć, co oni planują. No, a wy co tam? Ile by jest stała? Z tobą. Ja? Nie, no pójdę za wami, tylko tak z dystansu. Będę szła wolniej. O, to może, ja to samo. To. Możecie też spróbować się za tym magazynem albo za tym namiotem schować, to nie będą mogli was za bardzo trafić. Tak. To możecie wychodzić za niego, strzelić i się schować z powrotem. No chyba, że ktoś do was będzie biegł, no to wtedy będzie trzeba reagować inaczej. No ja jestem dystansowcem, więc ja się w zwarcie nie pakuję. Będę uciekać. Mortegard, spróbuj przeżyć. Dzięki nawzajem. Ja bym poprosił, żeby wszyscy postarali się przeżyć. Rozumiem, że sama chcesz mnie wykończyć, Emma, tak? Nie. Jeszcze nie. A to coś nowego. Dobrze, ale tak czy owak. Może za tym namiotem gdzieś się przeczaję? No to jest takie... No Atro mówił, no. No. Tak jak mówił. No to dobra rada. To ten, tylko się, jak będziecie szli, to może się nie rozdzielajcie, tylko idźcie w jedno miejsce. Co prawda, jak będą mieli coś obszarowego, może to was obojgu, obojga ściągnąć, ale z drugiej strony, jak ktoś do was podbiegnie, to będziecie mieli wsparcie. Jak się rozdzielicie za bardzo, to będzie ciężej do was dobiec. Dobra, to najpierw do drzewa, a potem za nami. Tak. To taki miał iść. No, gdzieś z nami. A nie, czekaj, bo ty... Elbenor... No, też mogę pójść z wami, a potem... W sumie. Też mogę pójść z wami i potem za namiotu po prostu z drugiej strony namiotu wybiec na nie. A czekaj, bo jestem jeszcze niewidzialny. A no jesteś. A to jemu jest wszystko jedno. Racja. Słuchaj, Elbenor, tak... My już sobie ciebie wyobrażamy, nawet nie zdajemy sprawy z tego, że jesteś niewidzialny. Ja też, zapomniałem już o tym. Dobra, to gdzie mam iść? Tam? Pod ten statek? Ty możesz iść gdzie chcesz, dopóki nie narobisz hałasu. Okej. Okay. Podejdź pierdolnie im czymś. O dobra, może w końcu się przydają te pioruny, może w końcu się przydadzą. Poczekaj tym pierdolnięciem, aż podejdziemy bliżej, żebyśmy mieli jak dobiec. No, ale i nie tam... pierdolni w nas, tak? To jest pierwsza zasada. Od dzisiaj pierwsza zasada współdziałania w grupie, wal we wrogów. Dobrze, wal we wrogów. I też powiedziałbym, żebym najpierw ja albo Emma się... żebyśmy się zaczęli skradać do tego namiotu, potem ty Ila, na końcu może Mordegard. Wybacz Mordegard, no ale ciebie najłatwiej będzie zauważyć. Więc może przynajmniej ja z Emmą będziemy mieli większy element zaskoczenia i Ila też. Dobra, to ruszajcie. Dobra. To ja chcę się przycisnąć, nie otwierając tej bramy szerzej, tak boczki, inaczej. Wyglądam tych strażników, jak oni patrolują, to wyczekuję momentu, w którym ktoś się obróci tak, że większość nie będzie patrzeć na bramę, nie? Jasne. To jest 26 na skradanie. Ninja! Na razie nie zauważasz, żeby zwiększyło się jakoś poruszenie, żeby patrzyli, gdzieś wodzili za tobą, Atro. Raczej cię nie zauważyli. To ja pójdę śladami Atro i... będę się skradać. Dobrze, proszę rzucik. Ale za drzewo.
Dam wam turę już w razie czego, ale jeszcze ja nie mam takie pytanko mam. Krytyczna jak... jedynka. Jak tam generalnie, tam, jak tam jest dźwiękowo, jak, czy jest głośno, tak? No bo czy wiatr wieje, czy woda szumi, czy nie wiem, ryby pływają, wiesz o co chodzi, mewy kraczą, prawda, czy tam inne dźwięki z siebie wydają. No ogólnie tak, na pewno... Waleń jakiś tam z wody, tak... Tak, z rzeki waleń wystawia łeb też. Ogólnie to trochę było wcześniej słychać na pewno odgłosy walki jeszcze z ogrami tam przy wschodniej bramie, więc to trochę gdzieś tam jeszcze słychać, jakieś stukanie, krzyczenie, bieganie, coś takiego, taki harmider. A jeśli chodzi o sam ten, to miejsce, to w sumie słychać głównie szum wody, jest dosyć spokojnie, gdzieniegdzie jakieś ptaki są, ale one raczej unikają bycia blisko tego statku. Bardziej gdzieś tam z boku siedzą, więc przy samym statku jest dosyć cicho, raczej takie naturalne odgłosy, delikatne, no i gdzieś tam głosy tych strażników słychać, którzy gdzieś tam szepczą coś do siebie, ale nie słychać żadnych, nie wiem, takich większych hałasów. Nie, bo chodzi o to mi głównie, czy jestem w stanie podejść tam spacerkiem bez skradania się, będąc niewidzialnym tak, że oni mnie nie usłyszą, czy muszę rzucać na skradanie się? Tylko i wyłącznie, jeśli myślę, byś miał krytyczną porażkę, to by mogli cię usłyszeć, więc rzuć sobie tylko tyle, żeby zobaczyć, czy po prostu... Nie przeceniaj moich możliwości. Nie rozwalisz czegoś po drodze. 5. No, ale nie, jest to krytyczna porażka, więc udaje ci się podejść w miarę blisko. Tak jak myślę, że na odległość powiedzmy tak 30 fitów udaje ci się podejść, nie? Żebyś tak miał na jedno podejście, powiedzmy. Gdybym powiedział inaczej. No. Tylko nie wiem, czy ktoś na to wpadnie. Pewnie nie. To nic nie mów. Zapisz sobie i później nam powiesz. Nie, w sensie pewnie jakby Julian był w tej sytuacji, to pewnie by to zauważył. Mhm. Że jest do pewnego momentu jest bruk. No tak. A potem się robi piasek. A że ślady. No. Znaczy, pytanie jest ten, czy jestem jeszcze na skraju trawy. Bo to wiesz. Myślę, że pewnie nie podchodzisz tak, żeby robić ślady, bo pewnie domyślasz się, że mogą gdzieś tam zobaczyć, więc pewnie stoisz gdzieś tam. Ja nie wiem, z tym moim rzutem na inteligencję wcześniejszym. Czy ten piasek to iluzja? A to nie. Sprawdzić. No ale oni tak by musieli jakby... Elmenor tak się, trzeba to sprawdzić, tak się nachyla i tak robi taki uśmieszek w stronę strażników na piasku. A strażnicy mówią, sojusznik! Uśmiecha się do nas i wpuszczają go gdziekolwiek chce wejść. A potem dorysowuje takiego kutasa do tego uśmieszka. Czekaj, sprawdzę sobie coś i zaraz ci powiem. Idzie co wisi smokery. Nie, mówię. Myślę, że po prostu stoisz gdzieś na skraju, powiedzmy tak, tej ścieżki tuż przed tym piaskiem, żeby nie robić tych śladów. Idę po prostu przed siebie, tak docieram na skraj trawy, zauważam, że w palce już mi zaczęły wchodzić w piasek, że odbił się taki malutki odcisk palców samych, nie? I cofam stopę, bo zdaję sobie sprawę, że mogę tym faktem kogoś zwabić tutaj. Czy ty, Sobek, masz inspirację? Właśnie. Nope. Na ostatnią sesję zużyłem. Dobrze, ale zanim przejdziemy do twojej krytycznej porażki, co robi jeszcze Ila i Mortegard? No ja to odczekuję, aż oni podejdą do ten kawałek i dopiero będziemy ruszać, więc... Ty Mordegard też czekasz? Tak, i potem się będę skradać. Dobrze, więc... Wy tak się skradacie, Atro, Elmenor, ty sobie tak podchodzisz i słyszycie jakiś hałas ze sobą, odwracacie się. Najpierw myślicie, że może to coś w bramie, że może Ila albo Mordegard, ale nie. To nie oni. I patrzycie i widzicie Emmę, która szła gdzieś między tymi krzakami i złamała jakąś gałązkę w tych krzakach, o którą później gdzieś się zahaczyła, potknęła i straciła trochę równowagę na chwilę. Udało jej się podtrzymać, ale zrobiła przy tym duży hałas gdzieś. Sprzęt, który ma, zadzwonił w jej torbie i widzicie, że strażnicy od razu popatrzyli w tamtą stronę. Stać, kto idzie? To tylko ja! Proszę podejść z rękoma w górze i oni tak szykują, mają przy sobie. Ja podnoszę ręce do góry i podchodzę do nich. Rozumiem, do strażników. Tak jest, to strażnicy na razie. Oni mają przy sobie długie miecze, mają kusze.
Więc oni, dwóch z nich naszykowało kusze i tak w miarę, żeby w razie czego strzelić, podchodzą trochę w twoją stronę, mijają ciebie kawałeczek Elmenor, podchodzą mniej więcej na wysokość takiej sterty patyków, która gdzieś tam leży i jeden z nich ma miecz, dwóch z nich kusze. A pali się? Nie pali się ta sterta. I idziesz w ich stronę, rozumiem. I tak, i co, takie łzy troszkę wycisnąć? No nie wiem, to tylko ja, i takim przestraszonym głosem. Nikogo nie wpuszczamy. Proszę wrócić, nie wiem, gdziekolwiek. Jak nie do miasta, to chociaż odejść dalej. Ale w mieście są ogry. Ja się boję i chcę cały czas do nich potrafić. I jak Emma do nich podchodzi, to ja też chcę okrążyć trochę ten namiot właśnie, żeby też mieć ich bliżej. Czy w międzyczasie mogę sobie Ila podejść do drzewa, skradać się? Możesz. No. Oni są teraz zajęci, więc to będzie na ich pasywną. No zobaczymy. A pasiacy. Co ci się udaje? No ale ja to tam już siup. Cichutko jak myszka taka chuda, mówię. A ja 16, wow. To po moich śladach idziesz, dlatego tak dobrze ci idzie. Tak. Biorę z ciebie przykład. Też ci się udaje. Widzicie, że oni są całkowicie skupieni na Emmie. I jeśli ktoś z was zerka w stronę tych, co się chowali między skrzynkami i beczkami, to oni na razie są tam w tym samym miejscu, w którym byli, ale czujnie patrzą się na otoczenie. Nie typowo na Emmę, tylko ogólnie przyglądają się otoczeniu. Mężni panowie, moglibyście poratować damę w opałach? Mamy inne rozkazy. Proszę pójść w tamtą stronę. I wskazuję mniej więcej na zachód, czyli tam, gdzie jest budynek, gdzie jest magazyn. Za tym budynkiem najwyżej proszę się schować. Ale... Ja chcę pokazać w stronę, nie wiem, tak jak Emma stoi i tamten, ja, mając nadzieję, że Elmenor może patrzeć, chcę pokazać taki gest grania na flecie po prostu. Elmenorze, czy... Tak, chcę się przyszykować, że w momencie, kiedy coś ten, to ja wybiegnę po prostu na nich. Nagle taki głośny pisk, nie wiadomo skąd się pojawi. I tak szybko jak się pojawił, tak szybko znika. Taka rola magika. I co robi ten pisk? No nic nie robi ten pisk, on miał odwrócić uwagę. Okej, okay, dobrze. No co zwrócenie uwagi. Oni tak się rozglądają. A co miałem zrobić w takim razie? Miałem magii używać? Spójrz na ten rzut na inteligencję. Jak słyszę pisk, myślałem, że on zaczął już czarować. Że to jest część inkantacji jakiegoś grania na flecie, po prostu mu się flet osunął. Ja wybiegam na nich. Ja się nie znam na tej jego bardowskiej, kurwa, sztuce. Ja, jak widzę Atro, który... Naciera za namiotu? Dobywam broni i też nacieram. Oni zaczynają robić kilka kroków w tył, widząc, że wszyscy nacierają, jakieś dźwięki w ogóle się robią. Proszę, inicjatywę. I cała konspiracja poszła w pizdę. Mogłem do nich dobiec w tym momencie zaskoczenia? Czy oni byli zaskoczeni moją obecnością przynajmniej? No, raczej powinni, tak? Chyba tak, myślę, że tak. Mordegard, co tu się wydarzyło? Wiesz, oni byli najpierw skupieni na Emmie, potem usłyszeli flet, więc się odwrócili, więc w tym czasie mogłeś tu. Dobra, to myślę, że to jak tak, to ja bym zrobił tak, że w sumie wszyscy poza Emmą mają które zaskoczenia. Tak. I ewentualnie ja do nich dobiegnę, bo już zacząłem biec, ale w tym momencie jakby jeszcze akcji nie wykonam, jakby Eli Mordegard, nie, Mordegard w sumie jest nade mną, więc będzie mógł strzelić jeszcze przed, zanim zacznę bić. Ja po prostu wbiegam między tą trójkę, dosłownie się pomiędzy nich tam... A chwila, ile to było? Wiesz co, to nie dobiegam do nich. Dobiegam na tak bliską odległość, o, wyciągając po drodze kulki. Mordegardzie, widzisz, jak strażnicy najpierw odwracają się w stronę tego fletu, potem widzisz, jak Atr wybiega zza namiotu, Emma się szykuje do ataku. Elmenora nie widzisz, bo jest niewidzialny. Co robisz? Strzelam do tego, no nie wiem, do tego, który jest najbliżej tej sterty drewna. To ten ma kusze jak coś. Łuk, znaczy kusze. Kusze ma ten, co jest bliżej sterty drewna, ten, co jest po lewej jego stronie, a ten po środku ma miecz jak coś. Okay. Ale wszyscy jak coś mają i kusze i miecz, nie? Ale aktualnie mają wyciągnięte. Dawaj. Dobra. Zadaję. Wynik.
Znaczy 17 i zadaje 8 punktów obrażeń. I tak, udaje ci się trafić. Twój bełt z kuszy jak zwykle leci pędem w stronę waszego przeciwnika. Trafia go gdzieś w ramię, zadając mu obrażenie, robiąc mu ranę, która zaczyna krwawić i zaczyna znikać. Haha. Bełt, czy nie zdąży? Tak, bełt, zdecydowanie. Bełt. Strażnik stoi jeszcze. I nawet nie jest jakoś mocno osłabiony. Trochę. Czy zdążę strzelić jeszcze raz? No to jest akcja zaskoczenia w sumie, ona jest taka jak normalna. Normalna runda, tylko... Tak, drugi atak i ruch, nie? Więc jeszcze za namiot możesz wskoczyć ewentualnie. 22 i zadaje 11 punktów obrażeń. Tak jest trafiony. Więc ten mój bełt taki, wiesz, ten skondensowany lód z powietrza, z taką delikatną smuszką, nie wiem, takiej niebieskiej jakby dymu, to jest naprawdę skondensowane zimne powietrze i tak trafia w niego po raz drugi. Teraz, w tym momencie, zauważasz reakcję już taką większą na to, nie tylko syknięcia z bólu, tylko on się łapie tam, gdzie go trafiłeś, jednym z tych bełtów, tym drugim, bo on zadał więcej obrażeń, bardziej go zranił i gdzieś tutaj w tors go trafiasz. I on się tak łapie, powstrzymując trochę krwawienie i mając trudności lekkie z oddychaniem. Czy się przesuwasz, coś robisz? Możesz tak, się tak. Też schować i mieć połowiczną osłonę na przykład, która doda ci AC? Chowam się. Myślę, że zostaję tam, gdzie jestem, mam zasięg za namiotem, miałbym praktycznie bardzo zbliżony, więc chowam się w tym krzaku, w którym jestem. Tylko o to chodzi, okay. Że w krzaku nie masz... Znaczy w krzaku możesz mieć maksymalnie +2, bo jesteś niski, mały, więc możesz... Ja bym nie powiedział, że krzak daje obronę jakąkolwiek. Dobra, to... No, ale ciężej go trafić, nie? Jak nie jest gęsty, to chowam się za namiotem. A powiedziałbym, że za namiotem będzie miał całkowitą. No, za namiotem tak. A całkowita +5 do AC. Okej. Okay. Ja w ogóle chyba strzela się można za całkowitą. No musisz się wychylić. Wykupnę. Dobrze, Atro. To ja wyciągam swoje kulki i powiedz mi, czy te moje kulki mogą ogłuszać, jak to jest obuchowe. Ma to więcej sensu na przykład niż strzały, nie? Bo trafisz po prostu na przykład w skroń czy coś i po prostu on padnie, więc myślę, że tak. Ja bym się zgodziła. No to reszta się zgadza? Pewnie. No. Jak trafisz w skroń, to ogłuszysz. Celuję w skroń. Hełmy mają i chuj. Jak wybiegłem z tego namiotu, sięgając po kulki, tak teraz w bonusowej akcji wykonuję Kensei Shot. Skupiam swoje ki, swoją energię w kciuku, który strzela z kulki i leci w tego obitego strażnika gdzieś tam, starając się go właśnie ogłuszyć. Po drodze krzyczę: opanujcie się, to będziecie mieli szansę wrócić do miasta. Spójrzcie, czego chronicie. Jesteście omotani. I strzelam. 26. Trafiony. A 8 obuchowych. I to jest ten, który był poraniony. Tak. To jest to trochę za mało, nie? Bo ty musisz do zera zbić, żeby to zadziałało. A, chwila, Kensei Shot. Czy... A, 9. W sensie, żeby ogłuszyć, no to do zera, nie? Po prostu deklaruje się niezabijanie. Trafiasz tą kulką gdzieś w jego hełm, no bo oni mają jakąś tam zbroję i ten hełm się... No robi taka dziura w tym hełmie. Się wygina i widzisz, jak troszeczkę gdzieś tam go trochę zachwiało, ale on jeszcze resztkami sił stoi i zaczyna trochę harczeć. No i drugi atak w takim razie też tego samego, żeby go już ściągnąć. Jak się tamci opanują, to ewentualnie go zabiorą stąd. To jest 18. Trafiony. I za 10... Chwila. Z 13 obuchowych. Mogłeś ten rzut mieć jako pierwszy, to byś tak. Nie musiał drugiego wykonywać. No, tak. Ogłuszony. No to ta jedna kulka mu wgniotła ten hełm, on się trochę tak obrócił i druga kulka poszła też w hełm i już tak przydzwoniło dosłownie jak gong i wyłożył się, wywinął orła na piasku. Prawie nadział się na patyki i umarł, ale jednak nie. To by była jego wina. Albo tego, co zostawił tu te deski. A to by było zabawne. Rzucę mu D20, nie no dobra. Ale no, tak, Ila. Bo teraz Ila ma okazję strzelić w tego skurwysynka siedzącego między beczkami. Ma, tak, fakt. I ja w tym się skupiałam i tak, co jest? A że zasięg mam, to siedzę pod tym drzewem, celuję i strzelam tego najbliższego. Raz, krytyczek. I drugi raz. Oba raczej trafiają.
Tak jest, oba. Jeden, pierwszy za 12 strzał, a drugi za 13, tak? Tak, bo to plus 4 to jest krytyka. Tak, czyli pierwszy za 12, drugi za 13, czyli to jest 25, po prostu dwie piękne strzały. Jest celu, tam idealnie gdzieś trafiają gościa w jeden bark i w drugi bark. Widzisz, jak na chwilę po prostu przybijasz go tymi strzałami do tych beczek, które są z tyłu, ale on tak się wyszarpuje, krzycząc przy tym z bólu, ale udaje mu się jakoś wyjść z tej sytuacji. Coś jeszcze będziesz robić? Przesuwasz się gdzieś, coś robisz? Chowam się za drzewo. Nie, dobra, czekaj, zerknę tylko, ile tam jest. Schowam się za namiot, tam bliżej Mordegarda. Dobra. O. I to wszystko. Elmenorze. Jesteś dalej niewidzialny. Czy jak ci strażnicy są pod wpływem jakiegoś uroku, który spowodował, że oni są negatywnie do nas nastawieni, to jeżeli ja bym rzucił na niego charm person, to by teoretycznie spowodowało zdjęcie tamtego uroku z niego i spowodowanie, że on byłby pod moim urokiem? Jakby potem został odczarowany z tego charm person, to by pozostał na takim zerze kompletnym, czy niekoniecznie? Raczej nie miałeś takiej sytuacji, ale wiesz, że jeśli użyjesz tego czaru i uda ci się zawładnąć jego umysłem, no to wtedy ty będziesz władać tym umysłem, nie? Czy nie będzie władać? Będzie no w sensie, on no... On mnie będzie widział jako friendly... No tak, tak, ale w sensie, że ty przejmiesz jakby władzę nad tym jego umysłem w tym momencie, nie? Że przekażesz mu swój impuls. I teraz pytanie, jak to działa mechanicznie? Bo tak, ja podtrzymuję koncentracją niewidzialność. Tak, więc jak rzucisz czarma, to zniknie ci niewidzialność. Tylko właśnie, a to nie jest tylko tak, jak rzucisz czar, który wymaga koncentracji od ciebie. Nie, bo niewidzialność... Każdy atak, czy czarowanie, tracisz niewidzialność. Tak, to jest opisie niewidzialności. Dobra, to chuj, podejdę do niego i go dotknę. Chociaż nawet nie muszę podchodzić. Nie muszę podchodzić, ja go widzę. Więc coś tam sobie krótkiego zagram na flecie, tam nie wiem, 2-3 nuty i tego o tego gościa, który stoi bliżej statku od Atro, prosiłbym o rzut na mądrość obronny. Już ci mówię, ile to wyszło. 14 równo. No to nie, to mu wchodzi, bo ja mam 14 stopni trudności. Czyli no, nie widzisz żadnego efektu tego swojego czaru, ale byłeś blisko. I niewidzialność się rozmywa. I niewidzialność się rozmywa. Możesz się jeszcze przesunąć, jakbyś chciał. Wskoczę sobie za kamień. Tam się ukryję. Przynajmniej mnie nie będą widzieć jeszcze ci od tych beczek, może. Kutnij sobie. Raczej cię widzieli już. Ale ja sobie wmawiam, że mnie nie widzieli. Więc mnie nie wmidzieli. Jak sobie coś wmówisz bardzo mocno, to się staje prawdą. Jak powiesz coś 100 razy, to też, tak. Mordegardzie, idziemy już normalnie turą. Okej, okay, więc postaram się wychylić za tego namiotu, za którym siedzę. I strzelam, nie wiem, w następnego nieogłuszonego, tak? Masz tego, co jest trochę bliżej Atro i tego, co jest trochę bliżej statku. Tego, co jest. Albo te beczki, te, co są w beczkach. Masz jednego obitego, co jest w beczkach, nie? Schowany. Ila do niego strzela. Dobrze, czy ja go widzę, czy on jest dalej schowany? Znaczy on się chowa między tymi beczkami, ale wreszcie widzieli, że oni tam są, nie? Masz do niego 75 fitów, więc... To okej, strzelam do tego w beczkach, bo już jest troszkę obity. Chyba jest troszkę za daleko. No i niestety myślę, że w ostatniej chwili schował się za tymi beczkami i trafiłeś po prostu w beczkę swoim bełtem. Dobrze, to strzelam drugi raz w tego, który jest bliżej Atro. Trafiam? Tak, 15 trafia. Zadaję mu 4 punkty obrażeń, tak go to ten bełt tak połaskotał. No w sumie tak trochę było. Ale jakieś małe ukłucie, prawie jak po komarze, nie? Przeleciał go lekki chłodek. No, dokładnie. Tak, pod paszką i zaczął się ten, bo mała skotki. Drapie się tam. Nie, no dobra. Emma, teraz ty. No, teraz ja. I teraz ja dobędę darmową akcję miecza i kuszy.
I podbiegnę do tego pierwszego z brzegu. Chcę go, nie zabijając go, unieszkodliwić. Spoko. To jest normalnie, nie? Po prostu jak mu zbijesz do zera, to nie zabijesz, tylko go ogłuszysz. No tak, tak, bo coś się nakleja. To jest 10 na trafienie. To jest troszeczkę za mało, on po prostu był przygotowany miał... na to. Tak, miał miecz w ręce, więc po prostu odbił twój miecz swoim mieczem. Co za pech. Bonus? Kuszą coś. Dobrze, kuszą, chcę mu w bonus akcji przyłożyć obuchem. 15. Trafiasz, wydłub mu ząbki, dawaj. 4. Co jeszcze sobie mu 4 go muskają? Gdzieś tam w kolano go chcę, wiesz, żeby się obalił, złapał za kolano. Ała, ała, moje kolano. Miałaś w planach wybić mu to kolano, może żeby przestał dobrze chodzić, ale tylko bardziej go zdenerwowałaś. Widzisz taki mord w oczach w tym momencie u niego. Co jeszcze robisz? Staram się nie umrzeć. Atro. To ja już z nunchakami w lewej dłoni podbiegam, omijając Emmę i tego pierwszego strażnika, przy którym ona stoi, podbiegając tak, żeby być przy nim i przy tym drugim, co kuszę ma dalej w rękach, którego tam Elmenor chciał zaczarować. I z nunchaku już się normalnie zamachuje w tego muskniętego strażnika 2x4. I to jest nunchak 27. Trafione. 9 obrażeń. Obijasz go gdzieś w plecy, no bo on stoi przodem do Emmy i widzisz, że tak się trochę ugina przed tym. Ja się zamachuję od góry najpierw. Ugiął się pod tym ciosem i od razu jeden obrót i od dołu w podbródek drugi. 25 na trafienie, 11 obrażeń. Nie zabijam. Nie zabijasz, nie ogłuszasz, ale widzisz, jak ta głowa tak odskakuje mu do tyłu i gdzieś tak górą nad jego głową lecą dwa ząbki tak w twoją stronę i upadają ci pod stopami. Okej, okay, i jeszcze nie jest ogłuszony. Dobra, to wtedy w bonus akcji wykorzystuję moją bonus akcję na... jak to się nawet nazywa? No po prostu w bonus akcji mam atak darmowy. Z nieuzbrojonego, więc chcę mu wtedy, jak mu walnąłem z nad głowy w dół, zęby poleciały i on się odchylił, to w tym momencie chcę po prostu podciąć go nogą, żeby się wywalił, nie? I wtedy stracił przytomność, mam nadzieję. To jest 19 na trafienie. Trafione. I to jest za 8. Ogłuszony. Przetrąciłem chyba całą nogę. No i tego obróciło w bok i poszedł spać na plaży. Upadł pod nogi tego drugiego, co już leży. Dokładnie tak. Wszystko, tak? No. Przesunę się jeszcze, obejdę tego ostatniego, przy którym stoję, co nie jest ogłuszony, tak, żeby być za plecami mieć beczki po prostu, żeby być bliżej do tych, co w beczkach siedzą. Okej. Okay. Widzicie, jak w tych dwóch miejscach, gdzie były schowane postaci między beczkami, pojawia się ciemność, którą już dobrze znacie. Widzieliście ją w lesie. I ta ciemność tym razem zaczyna przesuwać się w stronę statku. Już nie do was, a do statku. Znikając gdzieś na pokładzie. Tam prowadzą jakieś drabiny, coś? Co tam, jak tam wygląda wejście? Wejście jest takie, że po prostu są jakieś takie sznurki, które trochę jak drabiny, takie kulki są takie większe, na których możesz stopę po prostu postawić, trzymając się tych sznurków i tam wejść. Okej, okay, to prędkość wspinania nadal obowiązuje, w sensie... No, ale oni tak, no jakby nie wiecie, gdzie oni do końca weszli, weźli na pokład po prostu, nie? Dobrze, no. Ale no, ciemność ich otacza, no dobra. Tak, dokładnie. Ila? No, Ila się tam wychyla z tego namiotu, patrzy tamci, że... Ten, którego zraniła, schował się tam na ten pokład, więc go nie widzi. Jeszcze jakąś ciemność znowu, z ciemnością się otoczył. A tam, a ci, z których otoczyli Emozatrem, bo tak to można nazwać, to tak, no ja co ja z tym łukiem, co ja w nich, no pokaleczę biednych ludzi. Ewentualnie.
Może w łydkę jedną ustrzelę. Ostatnio w tego w ciemności mogłem rzucać z utrudnieniem. Tak, z utrudnieniem, ale można spróbować. No on jest co prawda na statku, więc będzie i z utrudnieniem i on ma jakiś tam plus do AC, ale może masz szansę, nie, żeby trafić. Mówisz, że jeszcze go widzę, tak? Że on się całkowicie... Znaczy, jest ta ciemność, nie? Więc możesz mniej więcej jakby... Jeśli ma ten sam ruch, co poprzedni na przykład, to mniej więcej możesz ocenić. Dobra, czyli tak mniej więcej mogę ocenić i w sumie nie strzelam na wprost, tylko będę strzelać do góry. Zobaczymy, gdzie poleci. No jest mała szansa, jest jakaś tam szansa, że trafisz, nie? To wyjrzę z namiotu bardziej i w takim razie będę próbować strzelać w to. Ciemność, tak na pirazy okno. Pirazy oko? Są jakby takie dwie ciemności, nie? Więc pewnie jeszcze raz z tą, w której skrył się ten, co był bardziej rany. Ten, który... W tego, który go trafiłam. 16? Trafiasz nawet. 9 obrażeń. Strzał poleciała. Mam nadzieję, że z daleka usłyszysz takie... Tak, dokładnie tak było. Nie wiesz, co się do końca stało. Widzisz tylko, jak ta ciemność znika po prostu. Już jej nie ma i słyszałaś tylko takie... I upadek, takie coś upadło. To był taki głuchy łoskot, nie taki jak od deski, tylko inny, no bo on upadł na tą ale taką skórę, jakby wnętrzności mimika, nie? To, co tam ten statek wygląda. Więc to było takie bardziej przytłumione, ale dalej słyszałaś, że coś upadło. Dobra, tamtego drugiego, to też jakąś ciemność widzę, czy ja go widzę? Jakkolwiek, czy on od drugiej strony statku wsiadł? On wszedł od drugiej strony statku, ale też widzisz tą ciemność, nie? A mniej więcej jakby powinien być w środku tej ciemności, nie? No bo to taki okrąg go otacza, więc mniej więcej jesteś w stanie, tak samo jak z tym drugim, mniej więcej wycelować, nie? Dobra, to celujemy, co mi tam? Oj! Oj! Poproszę 2d6. Będzie bolało. Albo nie. 5! Chyba nie. Zbyt bardzo pochłonęła cię ta walka, zbyt bardzo cię obciążyło, będziesz mieć utrudnienie w następnym ataku, więc w sumie nic się nie zmieni. Dobrze. I no, nadwrężyłam sobie, wiesz, tak często nie strzelam aż tak do góry, że tak muszę mocno naprężyć ten łuk tak daleko strzelić, więc coś mnie pewnie zabolało i... Oj, oj. Strzykło w plecach. A strzał robi plum w wodzie. Tak. Tak jest, dokładnie. Elmenor. No ja z takiej odległości jestem bezużyteczny. No jest jeszcze jeden, ten co jest obok Atro. No tak, ale to sobie poradzę. No, mogę podejść do niego, dziabnąć rapierem, no. No nie było. No już jak trafiony. Muszę. No to trudno, to ja go trafię pierwszy raz. No nie, o to mi chodzi, żebyś go nie zabił raczej niczym. A, dobrze. Teraz go trafię rapierem, że go nie zabiję. 16. Trafiasz. Za 8. Jestem zadowolony z tego rzutu. On stoi tak mniej więcej na wprost, Atro patrzy się na niego, więc gdzieś po boku, może po ramieniu po prostu z boku go tak tniesz i robisz mu dosyć dużą szramę. Krew zaczyna kapać na piasek. Nawet Elmenor zrobił zdziwioną minę. Tak, jestem zdziwiony tym faktem, że mi się udało. Po czym wyciągam flet i... Zagrywam krzywą nutę i wszystko wybucha dookoła, łącznie ze mną. Robi Gejla. A tak serio coś robisz jeszcze? Nie, nic. Stoję. W szoku jestem ciężkim, do tego stopnia, że mnie zamurowało. Ten ostatni strażnik. Ja do niego krzyczałem coś. Nie miałem okazji zareagować, ale krzyczałem do niego. Nie miał. No i ma trochę w dupie. Patrzy się na was, patrzy się na tych dwóch strażników, którzy już są ogłuszeni, na tych dwóch, co spierdolili na statek z jednym, coś się stało. I tak puszcza tą kuszę, którą miał w ręce. Nie zabijajcie, nie róbcie mi krzywdy. Przejdź na oczy, weź tych swoich kolegów, żyją i do miasta, kurwa. Ogarnij się, a nie. Jak przejrzeć na oczy, co? Rozejrzyj się, kurwa, to nie jest statek. To jest jakiś, kurwa, stwór. Po chwili zauważasz jakieś zrozumienie w jego oczach i on zaczyna się odsuwać, żeby podejść do swoich towarzyszy i tylko tak szepcze pod nosem: przepraszam, 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 ja nie wiedziałem. Dobra, kurwa, trochę na to za późno. I... Nie, co robi reszta? Mordegard. Okej, okay, czyli ci trzej są załatwieni, można powiedzieć, bo ten okay. Jeden przejrzał na oczy i zabierze tamtych ogłuszonych, może. Więc no, spróbuję też strzelać w środek ciemności, może mi się uda. Szanse nie są jakieś super, ale... Z utrudnieniem? Z utrudnieniem.
9 to jest za mało, żeby go trafić. Gdzieś po prostu twój bełt trafił w bok statku i się zniknął. Okej, okay, za to ten drugi? 11 to niestety również za mało. Twój bełt leci w tamtą stronę i znika w tej ciemności. Goddammit! Jak ja nie lubię tych, co wyłączają światło! Co się żebyś robić? Przesunę się troszkę bliżej. Nie ty jeden. Emma. No cóż, podejdę i spróbuję ogłuszyć tego... Nie, czekam, się poddał. Wróć, bo się włączyłem. No co, proste, kurwa, w Reigo, ale... Ja czy miałem ochotę, gin. Biegnę na statek, no co? Ale nie sprintem, tylko podbiegam. Staram się podbiec tak pod te maski, żeby mnie z pokłonu nie widzieli. Okej, okay, jasne, możesz tak zrobić. Mam nadzieję, że maska mnie nie chapnie. Zwracam mocną uwagę na te macki i ogólnie na ten statek, czy on czasem się nie porusza. Możesz sobie rzucić na percepcję. 13. Masz wrażenie, że co jakiś czas delikatnie drgają te macki, delikatnie coś tam się rusza, ale nic takiego, co na razie by wzbudziło jakiś większy twój niepokój. Atro. Kurwa. Coś przyszło do głowy, tak wchodzimy na statek, a statek nagle szp, i pojawiamy się w Avernusie. Witam w wstąpieniu do Avernusu. Nadal lepsze to by było. Tak, to by było o wiele lepsze niż to, jak się zaczyna wstąpienie do Avernusu. Ja, idąc w ślady Emmy, też podbiegnę już całym ruchem, akcją biegnę po prostu pod statek, pod tą linę, którą wszedł ten drugi żywy, czyli tą dalej od siebie, po prostu gdzieś tam pod mackami się patrzę na nie i podbiegam pod tą drugą linę, gdziekolwiek ona tam była z drugiej strony, żeby mieć potem móc się po niej wspiąć i coś robić już na pokładzie. Ona jest tak sama jak ta druga, nie? Jak coś. Dobrze, widzicie, że ta ciemność się przemieszcza jeszcze bardziej w głąb. Jeszcze całkowicie nie znika, ale się przemieszcza bardziej w głąb tego statku. Ila? No ja będę lecieć za resztą. I chcę tak sobie podsprintować do Emmy. Dobrze, chowasz się razem z nią pod macką. Pod macką, tak. Elmenor? No ja będę też biegł, myślę. Za Emmą i za Ilą. No, będę się trzymał osób, które mogą mi w miarę tutaj uratować dupę, jakby się coś działo. Dobra, Mordegard? Mówiłam, że Mordegard przesuwa się, to znaczy też sprintem przesuwa się do reszty. Okej, okay, dobra. Emmo. Spróbuję wejść na pokład na górę, ale delikatnie tylko głowę wychylić. Dobrze, już ci mówię, co widzisz. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Widzisz, jak ten pokład jest taki wyściełany, faktycznie z bliska. Wygląda jeden do jednego jak środek mimika. Raczej go widzieliście, bo jak Atrogo pokonał, to gdzieś go mijaliście. Ta balustrada ma wysokość około 3 stóp. Więc nie jest jakoś super wysoka, ale też nie jest super niska. Nie widzisz żadnych takich standardowych rzeczy na tym statku, które są na innych statkach, czyli nie widzisz, nie wiem, wioseł koła sterowego, nic takiego. I jedyne, co widzisz, to, że na końcu jakby tego, jak zaczyna się ta muszla, zauważasz takie zejście schodami w dół, które są tak pokryte czymś takim, co trochę połyskuje. Nie jesteś w stanie tego zauważyć, co to jest. I tam, na samym końcu, gdzieś przy tych schodach, zauważysz ten początek ciemności, nie? Czyli to coś, co wywołało ciemność, ta postać, zeszła na dół kawałeczek. Czy na pokładzie, jak już się wejdzie na pokład, jest cokolwiek, za czym można się schować? W sensie takie od razu, jak się wejdzie, czy tak jest po prostu pokład? Nie, tam jest pusto. No to chuj, wchodzę, no. Zawsze patrując można. Się w ciemność. Zawsze można strzelić w środek ciemności. Można. Bez ciemności mam utrudnienie, więc strzelam. W sensie, ciemność daje utrudnienie? Tak, w sensie, bo go nie widzisz, nie? Więc tylko jesteś raczej przy wejściu samym, nie? No bo tak jak wcześniej wspominał, tam jest trudniej, żeby wejść tam na górę.
Czyli po prostu się wychylasz za tej balustrady. Bo, w sensie może trochę tam przesadziłem, bo to wspinanie się to połowa ruchu. Tak, ale droga sama, reszta jest normalnie, nie? Tak, tylko wspinanie raczej nie wiem jakie, nie? Czy tam po skałach, czy po drabinie tak samo. No ale ogólnie wchodzisz, dobiegasz do tego wejścia, przy wejściu troszeczkę zwalniasz, no bo musisz się tam spiąć i potem możesz jeszcze tak z 5 fitów pójść kawałek, nie? Od tego wejścia. No i strzelam. Dobrze. Środek ciemności. Z utrudnieniem 18. Trafiony. Tego nie wiem, ale domyślam się. Usłyszysz. Za 7. Słyszysz jakiś lekki jęk z tej ciemności dochodzący. I tyle. Uderzył się chyba w mały palec. To wszystko, tak? Tak. Atro. Dobrze. Ile mi ruchu zabierze ta drabina? Bo jak stoję na początku, to mniej więcej... No Emma ogólnie zrobiła 25, nie? Więc myślę, że tak 5 zabierze ci po prostu, nie? Na mało zabiera. Okej. Okay. No jest dosyć, to nie jest jakiś super taki wysoki. Ten pokład jest dosyć nisko, nie? Potem ta musza jest wyższa, więc... Dobra. Czyli no to wspinam się od tej strony i ta ciemność jest na 15 stóp od niego, nie? Tak, tak. No to podbiegnę jak uprzednio robiłem, po prostu na skraj tej ciemności, bo starczy mi ruchu akurat. Wyciągnę po drodze kulki w bonus akcji Kensei Shot i strzelam do niego z kulek. Dawaj. I z krytyk. Z utrudnieniem. No to ten, 2d6, nie? No to ten, nie? No ten. 7. Okej, okay, to nie może być, bo jest, że cię pochwyca jakby, nie? I zabiera twoją broń, ale no nie jest sobą w zwarciu, więc... No to 6, nie? Chyba wtedy. Aha, super. Atak w twoją stronę będzie mieć po prostu ułatwienie, bo gdzieś pokazujesz swój słaby punkt. Wiesz co, zacząłem biec, wyciągnąłem tę kulkę i gdzieś się tam musiałem poślizgnąć na tej skórze, albo nie wiem, obrzydziło mnie to, stanąłem na jakimś miększym miejscu, poczułem jakieś tętno pod stopą i takie i się ten, mogłem tego trochę zlęknąć, ale wykonuję drugi atak. I to jest 9. Niestety ta kulka leci gdzieś w tą ciemność, słyszysz tylko jak się odbija. Trochę bardziej głuche, ale tak. A no tak. I widzicie, że ta ciemność przesuwa się dalej i znika wam z oczu gdzieś tam pod pokładem. Więc zostajecie tutaj sami. Tymczasowo. Mamy siebie. Tak. Ile? No, kurna, zanim ja zdążyłam piec na pokład, to się Fajfus schował, no. Możemy chwilowo teoretycznie wyjść z tury. Możecie ewentualnie coś porobić na pokładzie, chyba że chcecie od razu zejść na dół, to przerzucę mapkę i pójdziemy turą dalej. Złapać oddech na chwilę i... Na chwilę można wyjść z tury, chyba że zostawiamy tą inicjatywę po prostu, ale... Tak, możemy zostać, ja mogę zamknąć, ona nie zniknie, ja dopóki nie usunę. Dobra. Kot mi usiadł na ręce. Nie, no ja biegam na pokład i się rozglądam, ale widzę, że już gościa nie ma. No, kurna. Zniknął pod pokładem. To jest dziwne. Nazwać to można pokładem? Pod pokładem? Pod muszlę? Muszlą. A jego też mamy nie zabijać, bo wygląda podejrzanie. A tego pierwszego już, tak się patrzę, leży na pokładzie jeden, martwy. Nie, oni mnie nie interesują. Po prostu strażnicy, no... Mordegard, oni są pod wpływem... To strażnicy. To są strażnicy Ister, no oni są dalej strażnikami, po prostu są pod wpływem... Ja rozumiem, bo ja po prostu chcę, żeby no ja wszystko wiem, było jasne. Po prostu. Tak, to tak, tak. Jakby okay. Oni mnie nie obchodzą, w sensie mnie to wewnętrznie obchodzi, że ja nie chcę ich śmierci, w sensie chciałbym może nawet gdzieś tam wewnętrznie, ale ja nie mogę tego zrobić. Atro, ja nie chcę rozważań filozoficznych, po prostu prosta odpowiedź, tak czy nie? Wiesz co... No, masz rację. Ja chcę przyklęknąć tam, gdzie stoję i tak zdjąć moją niewidzialną rękawiczkę, żeby poczuć ten pokład na skórze, jakby dotknąć tego, tak przejechać, jakby zobaczyć, jakie to jest uczucie, czy coś czuję może psychicznie od tego i tak dalej, nie? Co ty robisz? Badam to. Czujesz, że to jest miękkie na pewno,
tak dosyć się ugina, jak to tak tykasz, to to takie jest elastyczne. Troszeczkę delikatnie takie jakby wilgotne, takie lekko śluzowate, ale nie tak mocno, że się na przykład pośliźnie czy coś, tylko po prostu czujesz, że jest takie trochę jak taki ślimak, nie? Minimalnie w dotyku. I też na pewno czujesz takie delikatne jakby wibracje, jakby to cały czas gdzieś, jak tak rękę przytrzymasz, jakby to cały czas delikatnie tak pulsowało, jakby to trochę żyło, ten cały statek. No, to chyba jest żywe. Postaracie się tego nie obudzić może. Jak to żywe? Weź sobie tego dotknij. Nie chcę i ja zaczyna tak podskakiwać. No to ci... Na czym stoi. No, ja chcę podejść do tego trupa, wyczyć sobie o niego ręce. I w sumie się... O ile mogę, bo nie wiem, czy się nie zamienił w kubkę... Który to był? To był ten, co rzucał ciemność, więc pewnie się nie rozleciał w kubkę popiołu. Nie, nie. To jest... No to wycieram o niego dłoni tak przy okazji. A, to sobie go przeszukam przy okazji i zobaczę, co ma. Może jakieś wskazówki, czy coś. Jakieś rozkazy. Poza tym, co widziałeś, co miał na wierzchu, jak tak przetrzepujesz kieszenie, to... Czy coś masz ciekawego znaleźć? Oni raczej starają się nie mieć przy sobie żadnych rozkazów ani nic, podobnie jak twoja gildia. Też nic takiego przy sobie nie noszą. Więc jedynie co, to może znajdziesz parę jakichś złotych monet przy sobie miał. Najwidoczniej były mu potrzebne tak z 10 i tyle, nie? 10 to nawet nie warto rozdzielać, biorę. Nie no, jak tam ten, będziemy będzie reszta w pobliżu, tam rozdam po dwie monety, nie? I... Wstaję, jak surykatka, i patrzę się po plaży. Nie idzie żaden koń? Nie widzisz żadnego konia. Nie widzisz w sumie aktualnie żadnej żywej duszy, poza tym jednym strażnikiem, który próbuje ocucić swoich towarzyszy, by stąd zabrać. To co, teraz idziemy tam za nim, czy co? No, przydałoby się. No, pewnie ten... Nie chcemy zajść pod pokład? Może jakoś tu jest jakaś opcja, żeby sprawdzić, co jest pod spodem? No właśnie... Idziemy... Tam, gdzie on zniknął. A, za tym typem. Tak. Wcale nie idziemy w pułapkę. Nie, skąd? Macie tu po dwie złote monety. Tam ten ziutek miał przy sobie. Martwy. Ładny strzał ogólnie, Ila. Nie. Mm. Jaki satysfakcjonujący. Coś z tym rapierem Elmenor, tak, no. Przeżył na oczy, dobrze mu tam. Dobrze mu wytłumaczyłeś, no. Ogólnie bardzo dobrze poszło, aż jestem zdziwiony. No to co? Pakujemy się tam? Tak. Kto chce pierwszy? Mhm. Ach, no dobra. No, wiadomo, kto idzie pierwszy. No i podchodzę. Ty, a... Rozglądam się. Gdzie jest Sowodźwiedź? A ja go zostawiłam, zanim weszliśmy do miasta. Powiedziałam mu, żeby został, bo on za dużo hałasu czasami robił. Jest teraz już duży, więc w tym mieście byłoby mi ciężko schować. I dobra, biega faktycznie. Naokoło miasta. Faktycznie, faktycznie. Albo lata. Zależy, jak mu będzie wychodzić. Okej, okay, czyli Niejadek też został z Nairą i Warisem, okej. Okay. Sprawdzam przy okazji, czy wiadomość jakaś... A, otrzymałem niedawno, nie? To nie będzie. Dobra, to chowam z powrotem. Przez 24 godziny, w sensie to się o północy tam tak, lektuje. Tak, tak, dobra. Przed sobą widzicie schody w dół. Trochę lekko śluzowate. Gąbczaste, powiedzmy. W dotyku. Fuj. Póki co... Musimy tu schodzić. Musimy wchodzić. Ja już zszedłem. Chodźcie tu. No, no idzie za nim. Ja gdzieś porywają tych ludzi. Raczej w wiosce ich nigdzie nie chowają. Kot mówił podobno, co Ila mówiła, że kot mówił, że często ten mackowaty na plaży się siedzi. Chociaż no od, kurwa, od statku mackowatym nie wspomniał ten kot. Jakiś... No nie. No. Może nie przebił wzrokiem tej iluzji. Nam się nie udało, znaczy mnie. Nie wiem, jak te kocie oczy działają. Dobra. Rozglądam się uważniej, czy nikt się w cieniu jakimś nie chowa, czy jest tu jakieś źródło światła? Ogólnie, jak wchodzicie na dół, schodzicie tymi schodami, a to ty pierwszy zauważysz, że cały ten statek jest taki lekko fluorescencyjny, więc daje
światło na tyle, że widzicie, co tutaj się znajduje. Myślę, że możecie normalnie rzucać na percepcję i tak dalej, nawet jak nie widzicie w mroku, półmroku czy coś tam, to będziemy normalnie tutaj rzucać, bo jest dosyć jasno. Chyba, że jakieś pomieszczenie będzie ciemniejsze, to opiszę. I aktualnie znajdujecie się. Schodzicie na wprost. Widzicie jedną parę drzwi. Ciężko to nazwać drzwiami w sumie. Coś, co wygląda jak kolejna część skóry, może jak taka śluzówka, coś błona. Takiego, taka błona, która aktualnie jest przymknięta i jest taka czarna mała kropka na środku. Jeszcze będziemy ten statek rozdziewiczać przez otwór tylny? Nie wiem, czy mi to odpowiada. Mordegard, bardzo ciekawe określenie. I gdy dalej się rozglądacie, na prawo zauważacie dwie mniejsze, takie same jakby przejścia, dwa mniejsze takie przejścia. Po lewej widzicie jedno. Jak spojrzycie w lewo od schodów, widzicie jeszcze taki mniejszy korytarz, który prowadzi do jakichś kolejnych pomieszczeń, powiedzmy. Tam już są tylko po prostu takie dziura, takie po prostu bez tych przejść takich. Nie ma po prostu ani drzwi, ani nic, tylko po prostu takie przejście dalej. I za wami znajduje się również takie same duże przejście, jak to na wprost. Ojoj, troszkę tych dziwnych wejść jest. Idźmy za dźwiękami jęków. Słuchać jakieś jęki? Słuchać cokolwiek? Możecie sobie zrzucić na percepcję. Jakieś te ruchy żołądkowe? Burczenie. Mruczenie. Warczenie, nie wiadomo w sumie, czy ten... Oż kurwa. Mordegard, normalnie jak nie Mordegard dzisiaj. No, kurde, szaleństwo. Możecie powiedzieć po kolei wyniki? 9. 11. 14. 13. 21. Krytyczek. Ogólnie Atro, ty, Elmenor i Ila, nie jesteście w stanie za bardzo nic usłyszeć poza właśnie takimi delikatnymi dźwiękami, które gdzieś wychodzą ze ścian, takie delikatne bulgotanie, coś takiego. Takie pulsujące żyły zakładam. Takie. To też, ale takie lekkie bulgotanie, takie po prostu też jest. Ty, Emmo, jesteś w stanie usłyszeć, że w pomieszczeniu na wprost coś jest, coś tam słychać, ale takie dźwięki, jakby jakieś takie pikanie, coś takiego. Mordegardzie, ty natomiast, poza tym pikaniem, które słyszysz z tego większego pomieszczenia, słyszysz też jakieś takie warczenie, które możesz skojarzyć z czymś, co albo z jakimś wilkiem, albo jakimś innym takim zwierzęciem dzikim, coś takiego. I słyszysz ogólnie na pewno z waszej lewej i z waszej prawej, jakby na samym końcu, czyli to będzie w tę stronę i w tę stronę. Słyszysz co? Również jakieś też takie pikanie, jak jest tu na wprost, ale dużo cichsze, łagodniejsze i poza tym w tamtych pomieszczeniach nic więcej nie słyszysz. Czy wy też słyszycie te dziwne dźwięki? Pytam i nie. Niezależnie od tego, co mi odpowiedzą, mówię, no, mówię, co moje krasnoludzkie uszy usłyszały. Jak ty to rozróżniesz pomiędzy tych innych dziwnych dźwięków? No, te są, nie są takie, jakich bym się można było spodziewać na śluzowatym statku. To znaczy jakie? Takie mlaskające i ten. Nie, jakich się można nie spodziewać na takim statku. No wszystkich innych. To słyszysz? No takie warczenie, pikanie, no jakieś zwierzęta tam są. Jakie zwierzęta pikają? Jakie zwierzęta pikają? No tak piszczą, no. Mysz? Nie wiem. Pikają, nie jestem piszczą? Zoologiem. Właśnie, pikają czy piszczą? Ja nie słyszę piszczenia. No jak pójdziemy tam, to zobaczysz, co tak hałasuje. A jeżeli to jest jakieś... warczenie? Jedno warczenie czy kilka warczeń? Dochodzi z różnych stron, bo i po prawej stronie i po lewej stronie. Pytanie, czy to kilka warczeń, czy to jedno warczenie, które rozchodzi się po tym statku? Czy Madzia właśnie pojebała? Chyba tak. Okej. Okay. No było z prawej i z lewej strony. A to pikanie. Ale jak tak powiedział.
Tak jest, tak powiedziała, tak jest, cicho. Danusia, bardzo to... przepraszam, musisz wymyśleć teraz zwierzę, które pika. Może to w takim razie jedno marczenie i jedno pikanie, które rozchodzi się po całym statku. Może ten śluz powoduje, że dźwięk się dużo lepiej rozchodzi. Wchodzi w każdą dziurę. Pierwsze, z czym mi się skojarzyło warczenie, to nasz tutaj dobrze panujący do niedawna burmistrz. Nie wiem. Ale on się odmienił przecież. Niby tak, ale chuj wie, co oni z nim zrobili tutaj. Czy ten ziutek zrobił. Stres mógł na niego źle wpłynąć po prostu. Albo więcej było wilkołaków w mieście. Albo to będzie coś innego, jakieś wargi, jakieś, nie wiem. Wątpię, że mają tu wilki po prostu. Czyje wargi? Twoje. W sumie zarośnięte brodą. W sumie na takim statku można się spodziewać wszystkiego. Warczyć może pewnie i ośmiornica, albo jakaś inna ryba. Może rekin? Słyszałem coś dziwnego. Okej, dobra. Wejdziemy tam, to zobaczymy, tylko chciałem, żebyście byli gotowi. Dobrze. To gdzie? Przed siebie? Do tej śluzy? Przed siebie. No dobra. Ja chcę robić powoli kroki przed siebie, patrząc, czy... Na plaży to trochę ciężko było, w sensie jeszcze na u góry pokładu ciężko było z szumem rzeki to wyłapać, ale czy przemieszczając się po tej powierzchni wydaje mniej dźwięku? Na przykład, że mogę się, nie muszę się aż tak skradać, bo jest po prostu cicho po tej powierzchni dziwnej? W sumie trochę tak, bo jest taka miękka, elastyczna, więc twoje nogi po prostu się w niej zapadają. Co prawda jest trochę śluzu, więc momentami mogą wydać jakieś takie piszczenie albo takie, no właśnie, coś takiego. Ale jak będziesz się tak trochę starać, to w sumie będzie w miarę w porządku. Może być ci łatwiej nawet się skradać. Idę przed ciebie, się rozglądam na boki, czy tam coś nie... Ja chcę złapać jakieś części ubrania Atro i iść za nim krok w krok. Czyli chybne to jest. No fuja! Aha, tak, wszyscy chodźmy za rączkę tutaj. Jestem. Ucho do jednych drzwi, w które mijamy gdzieś tam idąc i potem do drugich. Jak podchodzisz do tych drzwi, to one zaczynają się otwierać. O! Do których podszedłeś? Najpierw do tych pierwszych, no więc do tych. Dobra, więc tam zauważasz, już ci mówię. Jak automatyczne, nie trzeba nigdzie dotykać. Podchodzisz do tej błony, która tak się zaczyna rozszerzać na dłużej, znaczy ta dziura, ta kropka czarna zaczyna się tak rozszerzać i ukazuje ci pomieszczenie za sobą. I ta błona znika gdzieś w tej ścianie wtedy. I widzisz przed sobą coś, co można by było nazwać laboratorium. Jest tam taki duży stół. Jest on taki niebieski, trochę też fluorescencyjny. Na tym stole znajdują się różne jakieś takie słoiczki, fiolki. Widzisz, że na pewno ten stół też tak świeci nie tylko tą fluorescencją, tylko takim tym śluzem podobnym do tego, który był na tych schodach. I widzisz też dwa kolejne przejścia. Jedno na lewo, a jedno na wprost. Czemu to otworzyłeś? Lepiej, ja wszedłem do środka. Jak ty to otworzyłeś? Aha. Samo się otworzyło. I stół tu jest. I alchemia jakaś. Co? Alchemia obcych. No już bardziej mnie nie musisz przekonywać, już tam wlazłeś, to chyba... I chcę też wejść za nim w takim razie. Dobra, nic nas stamtąd nie atakuje, masz. Chodź. To ja za Atro. To ja za Emo. Nie ma tam żadnego Emo. No nie wiem, Emma to tak czasem... No, takie nasze Emo. Chyba Emu. Emu? Elmo. Elmo, o. Elmo. Ja za Elmo idę. Ja Mordek, gdzie jest Mordegard? To jest dobre pytanie. Przecież on tu był. O! Idzie za wami. Ja chcę się, jak podchodząc do tego stołu, przyjrzeć, co oni mają w tych jakichś fiolkach. Czy tam pływają jakieś mózgi, jakieś gałki oczne, jakieś części innych ludzkich, nieludzkich rzeczy, czy odwary. Na tym stole akurat znajdują się głównie jakieś eliksiry. W tych fiolkach po prostu są jakieś płyny. Jak chcesz je rozpoznać, to myślę, że tak na... albo inteligencję, albo intuicję, ewentualnie wiedzę tajemną. Natomiast ale bardziej intuicję albo wiedzę tajemną. Ja bym natomiast chciał, wiedziony sukcesem pierwszego odważnego działania, czyli otwarcia drzwi, skierować się do kolejnych drzwi. Te, co prowadzą na lewo, tak? Tak jest. Intuicja? Tak. Może być tak? Dobra. 13. Ty masz na DC 15 substancji, nie? No to...
coś pływa. W sumie też jestem przy tym stole. Mogę się przyjrzeć też, czy... Też możesz się przyjrzeć, nie masz aż takich jakby ten, więc rozpoznasz tylko coś, co znasz, jeśli ci się uda. No, nie bardzo. Magiczne chyba. A ja się przyglądają jakimś dziwnym rzeczom na stole, ja pójdę za Almenorem. Nic go nie zżarło, jak wszedł, nie krzyczy, to mogę wejść za nim. Ja idę za Ilo. Dobrze, wchodzicie do kolejnego pomieszczenia. Tak. Mordegar, tu wszystko jest magiczne, jakby ta cała ta poczwara, jakby widziałeś coś takiego? No bo ja nie. No ja też nie, ale wiesz, to mogło być magiczne bardziej. W kolejnym pomieszczeniu widzicie trzy kolejne przejścia, jedno jest na lewo. Domyślacie się, że zapewne to jest to, co prowadziło na korytarz. Jedno prowadzi w prawo i drugie na wprost, więc jest szansa, że albo tam jest kolejne pomieszczenie, albo prowadzi do tego samego miejsca, które było na wprost. Nie jesteście pewni. Dobra, gdzie jesteśmy? I już wam mówię. I widzicie jakiś kolejny stół, ale dużo mniejszy. Jest fioletowy. Wokół jest parę takich siedzisk. Ciężko nazwać krzesłami, to po prostu jest taka, jakby ta podłoga trochę się tak wypukliła i na tym można sobie usiąść. I znajduje się tu parę czegoś w rodzaju skrzynek, ale te skrzynki wyglądają też jak wnętrze mimika, ale już nie są takie w sensie wypuklone te podłoże, tylko coś dodatkowo sobie tutaj stoi. I jest na razie przymknięte taką jakby pokrywką, która wygląda już bardziej jak taka skórzana niż taka ze środka. Tam się próbuje wepchać coś i tak, Almenor, czekaj, no jak już... Brawo! Czekaj, kurwa, jak już sprawdzamy te pomieszczenia, to chociaż rozejrzyjmy się, czy nie ma tu czegoś, co może nam pomóc w walce. I znalazłeś coś na tym pomieszczeniu? Kilka mikstur, tylko ciężko mi je rozpoznać, bo są w jakichś dziwnych flakonach, ale... To tu masz czasu skrzynię. Mi dałbym radę. Tu masz skrzynię. Chyba. Co, nie wiem, co... Wygląda jak skrzynia. No, chcę podejść. Bez problemu tam... Nawet nie musisz sobie rzucać, czy widzisz pułapki, czy nie. Tam nie ma żadnych pułapek, ani nic takiego. Otwierasz to wieko, a tak trochę może z obrzydzeniem, bo to tak widzisz taki... kreski takiego śluzu, które wychodzą z tego, jak to otwierasz. W środku zauważasz coś, co normalnie przypominałoby taki naszyjnik, ale on tak trochę wygląda jak takie niby fioletowe perełki, ale jest taki miękki w dotyku, nie? Ten materiał też tak samo, taki gąbczasty, jak to, co jest pod waszymi stopami naokoło was. I gdy tak to bierzesz do ręki, to czujesz od niego jakąś magiczną moc. To jest takie, że jakby nasz... Taki naszyjnik z takimi kulkami, perełkami fioletowymi, tak takimi wzdłuż, miękkimi. Tak? Jak naszyjnik tak. Z pereł, nie, że się... Tak. Okay. I to jest takie miękkie strasznie. Jak takie obrane ze skórki winogrona? Tak. Nice. To jest fioletowe? Tak, ale nie jest jakoś fluorescencyjne, tylko po prostu kolor ma fioletowy. To chyba jest magiczne, ale nie wiem. A cholera. Zabieram. Mówisz, że tu wszystko jest magiczne. No, racja. Najwyżej będzie pamiątka. Zabieram i nie wiem, może się zidentyfikuję u kogoś, jak ktoś potrafi. Elmenorze, czy ty idziesz tam w prawo? Tak. Otwierasz? A czy Elmenor mógłbyś poczekać chwilę za wszystkimi? Elmenor już zdążył otworzyć kolejne przejście. Śluza się otwarła. Aj. I widzisz tutaj taki magazynek mały, w którym widzisz kolejne słoiki, fiolki, ale tutaj już nie ma eliksirów ich. Tutaj widzisz jakieś części ciała, głównie jakieś, czasami są też nawet palce, widzisz jakieś coś, co wygląda trochę jak, myślisz może mózg, albo kawałki mózgu. Widzisz też jakieś takie małe, podłużne, czarne coś, co wygląda trochę jak taka kijanka, ale się nie rusza, jest martwe. I one są w takich dziwnych, zielonych substancjach pochowane. Fuj. Co fuj? Odejdę stamtąd. Tam są jakieś słoiki. I palce. Jakie słoiki? A. Okej. Okay. Nic do opisywania. Rzucić okiem. Ja w sumie tam, wiesz, nic więcej się typowo nie dowiesz poza tym. Wiem, chcę po prostu to zobaczyć, jak nie powie. Ej. Chcę wyjąć czek i trypnąć. W sensie, leży jakaś martwa kijanka na... gdzieś. Tak? W słoiku jest też. A, w słoiku. Okej, okay, w słoikach są ten. No, tak się przyglądam i tak... Bo to są chyba te kijanki, o których mówili Naira i Varys.
do zamieniania ludzi w te łupieżce. Może to zniszczyć? Ale nie wiem, czy to się nie zacznie ruszać. A jak one są jakieś szybkie, gwałtowne i w ogóle i zaczną skakać nam do oczu. Ja chcę się, chcę się odsunąć i schować za Ilu. Ema, nie! To ja się chowam za tobą i próbuję się schować za Emą. Więc się szarpiemy. Tak, szarpiemy się i przepychamy, która jest za którą. A i w końcu skończy się to tym, że tańczymy w kółko. Jezu, a te tutaj Polkę tańczą. Kto to Jezu i co to Polka? Polka to kropeczki. Jezu, to jakieś zapomniane bóstwo z pradawnych czasów, a Polka to jest taki szybki taniec ludowy. Ja nie rozumiem, jak możecie tańczyć i nie wiedzieć, co tańczycie. Możemy się skupić na tym, co tutaj jest? A nie tańcach? Ja sobie chcę usiąść przy stole w tym pomieszczeniu, w którym jestem, tak? Tam mówię, że jest jakieś wzniesienie, tam jakieś wzniesienia zamiast krzeseł, więc chcę sobie na tym tak klapnąć. No to sobie, proszę, nie śpieszę się. Teraz wy możecie prowadzić. To mówią, do trzech razy sztuka i moje szczęście się chyba skończyło. Już trzy pokoje znalazłem, w którym nic nie było ciekawego. Albo pomyślmy o tym tak, że nic nas nie napadło. I nic nie wybuchło. Tak. I patrzę na Mordegarda. Bardziej, no do trzech razy sztuka. Jeszcze. A poza tym, czemu patrzysz na mnie? Powinieneś patrzeć na Elmenora. A to powinnaś, przepraszam, Emmo. Elmenor nie wybucha. Właśnie. No ale rzeczy wokół niego czasami tak. Mordegard coś sam w siebie, w sobie nie wybucha. Jak, no, ale rzeczy wokół niego czasem, tak? No, czyli obaj wybuchają. Dlatego ja i Elmenor jesteśmy przyjaciółmi, tak? Łączą nas głębokie więzy. Oj, wybuchają. Bardzo. Dobra, w każdym razie i tak te umiejętności mogą się przydać, bo mam wrażenie, jak znajdziemy tylko żywego i damy radę go uratować, to nie widzę tu innego wyboru niż rozpierdolić to w pizdu, ten statek. Jestem za. Podoba mi się. Ale to trzeba przeżyć cały, żeby nikt tu, żadna żywa dusza dobra nie straciła żywota. Dobra. Atro, to idziemy dalej. Prowadź. I no, chowam się za Emę. Ja się tylko opiszę. Elmenorze, jak siadasz na tym siedzeniu, to troszeczkę tak jakbyś usiadł w jakimś takim miękkim, bujanym fotelu. Zapadasz się troszeczkę na tym siedzeniu, ale jest tak wygodne, mimo że obrzydliwe, to jest mega wygodne. Ja sobie kilka razy poskaczę tak na nim, górę dół i mówię, chyba wezmę sobie to do domu. Żadnego, nic u nas w domu takiego nie będzie. Ale próbowałaś? Zobacz, jakie jest wygodne. I on zrobi się... Ja wychodzę stamtąd ciut prędzej. W którą stronę? Przed siebie. Nie wiem, czy to stoją przodem. Masz cztery wyjścia. Idę do tyłu. Czyli na tył statku. Ale podchodzę i ostrożnie staram się delikatnie tworzyć drzwi, w sensie tak nogą delikatnie tylko do przodu, żeby one się tak powoli otworzyły. No właśnie, tak otwierałem tak powiedzmy do trzech, do jednej czwartej, nie? Jak stoisz w miejscu, jak się zaczynasz przybliżać, to zaczynają trochę bardziej, więc coś tam możesz podejrzeć, możesz sobie rzucić na percepcję. 25. Pierwsze, co zauważasz, to 8 kapsuł, które wyglądają troszeczkę jak takie wielkie leża, ale są przykryte od góry takimi półprzezroczystymi błonami i mają też z jednej strony po prostu taką jakby pseudo głowę, powiedzmy, która jest zrobiona z takiej już mniej przezroczystej substancji i wyglądają jak trochę takie szklane. Są aktualnie zamknięte i widzisz też, kątem oka zauważasz w którymś momencie, że między tymi kapsułami coś się przemieszcza. I najpierw zauważasz jedną z postaci, która w tym momencie po prostu wychodząc między jedną a drugą kapsułą potknęła się o swoje łapy i zsunęła po prostu jak długa na podłogę, a następnie widzisz trzy pozostałe, które zaczynają iść w tą stronę, z której otworzyłaś drzwi. Zdecydowanie was słyszały i szykują się na was do ataku. Jest to stworzenie, które wygląda trochę posturą jak wilkołak, ale jest dużo bardziej zwierzęce. Zdecydowanie nie ma w sobie nic humanoidalnego, takiego, żebyś musiała mieć jakieś wyrzuty sumienia, jak na przykład to zabijesz, chyba że boisz się cierpienia zwierząt czy coś. Jest to zielone, ma pełno sierści na grzbiecie, pozostała część ciała jest dosyć taka łysawa, pysk ma taki bardzo szeroki, dużo ostrych zębów, uszy dosyć długie, troszeczkę przypominające takie nietoperze i ma
sierść, która wygląda trochę jak takie bokobrody, taka brudka. I nos ma troszeczkę minimalnie ludzki, ale oczy. Oczy wyglądają strasznie. Są takie trochę alienowate, jakby po prostu jakiś obcy na ciebie patrzył. I mają ostre szpony. I chodzą na czterech łapach. Czy wydają takie dźwięki, jakie słyszałem, czy to nie to? Tak, warczą i w tym momencie, jak tylko widzą, że te drzwi się otworzyły, te śluzy się otworzyły, zaczęły wyć w waszą stronę. I poproszę. Zamykaj te drzwi! One się same otwierają. Tak jest. I będziemy... Ale może od drugiej strony się same nie otwierają, może tylko z tej. Wyciszyłaś inicjatywę, tak? Tak, bo będzie nowa. Dobrze. Super, 8. A proszę o inicjatywę. Ja tak tylko wspomnę, jakie są oczy alienowate, bo alieny nie miały oczu. Nie wiem, jakie to są oczy alienowate. No w sensie takie, jak, w sensie nie wiem, no ja, się zawsze alieni kojarzą alien z takimi, wyglądał? Po prostu, no w sensie obcy, no ale alienowate w sensie takie czarne bo, oczy bez... Ale alien miał zwykłe... Alien ten youtuber miał zwykłe, normalne oczy, to był człowiek. Chyba, że chodzi o tych gości z Prometeusza, tych podróżników, tam inżynierów, to oni inżynierów. Mieli oczy. To... Ale to się chyba, że takie oczy. Całe. No. Dobrze. Znaczy, ewentualnie oczy bez tęczówek tych... całe czarne i tyle. Ale podłużne. Ewentualnie całe białe, jeszcze z filmów sci-fi mi się kojarzą, że są po prostu białe całe. Nie, mi się kojarzą z takimi czarnymi po prostu, więc... Ewentualnie oczy każdy mogą też być skrym. Jak u obcych facetach w czerni, nie? Takie stające na czółkach, wiesz... Dobra. To by powiedziała ślimakowate. Jako, że Emmo miałaś dobry rzut, to nie ma tury z zaskoczenia. Ewentualnie, no jakby jesteś w tym momencie... No zależy, czy krzykniesz, czy nie, nie? Bo jak nic nie powiesz, no to po prostu idziemy... Jeden z nich się wyjebał na mordę, więc no sobie tak, też słyszeliście jakiś dźwięk. Dobrze, widzicie Emmę, która stoi tak w tych otwartych drzwiach do jednej czwartej i ten. I słyszeliście jakiś taki odgłos takiego... Oczywiście bo on razu... się tak po tym przesunął, nie? Po tym miękkim takim. Od razu daję znać. Kurwa, co to jest? I strzelam. W sensie, no. Dobywam broń. Dobrze. Możesz... Tak, dobywasz broń, bo Atro jest pierwszy. W sumie to po prostu podchodzę do tych drzwi, stoję koło Emmy, patrząc, że mówiąc to na głos nawet, by wszyscy się domyślili, o co chodzi. Dobra, my ich tu będziemy trzymać i nie rzucą się wszyscy na nas. Jak tam podejdę i zobaczę, bo w sumie nie widziałem, ile ich tam jest, to podchodzę do... No widzisz czterech. No to podchodzę, patrzę, widzę czterech, mówię... Dobra, stójmy tu, żeby nikt nie wszedł do tego pomieszczenia i będziemy bronić ten. Nie będą nas wszyscy naraz atakować. I wyciągam kulki. Robię krok przez śluzę, bo nie sięgnę żadnego. No, ona się otworzyła już w całości. Wyciągam kulki w bonus akcji Kensei Shot i strzelam do tego, co się nie wywalił, bo akurat... Jak się wywalił, to bym miał utrudnienie. Więc... któregoś innego, który się tam kręci koło tych... leży w tego tutaj. Pytanie, czy jeszcze jest na tobie ta bardzo inspiracja moja? Czy już 10 minut minęło od tamtego czasu? To nie wiem w sumie, no. 30? 10 minut. A 10 już raczej minęło, bo żeście trochę gadali, trochę zwiedzaliście, więc... 17 na trafienie. Trafiony. Za 11. Trafiasz go tak między oczy tą kulką i ona tak się wciska i potem spada tak z takim... Faktycznie, co to jest? I drugi strzał. 15. Też trafiony. Za... chwila. Za 9. I od razu się robię krok do tyłu, żeby stać równo z Emmą, przed tą śluzą jakby. No i nunczak do lewej ręki ląduje. Druga kulka praktycznie w to samo miejsce trafiła i też spadła zaraz obok drugiej, a to zwierzę zaczyna tak, staje na dwóch łapach i tak ryczy w twoją stronę, takie ile?
Ja się chyba na chwilę przepchnę pomiędzy Atro a Emę, bo nie chcę ryzykować strzelania za ich pleców i pomiędzy ich głowami. Ale to jest dosłownie takie barkiem, wychylenie się i będę strzelać w tego, co jest na wprost, czyli tego, w którego kulkami rzucą Atro. Okej, okay, więcej osób się nie zmieści w tym, 3 to max. Mhm. 21. Trafiony. Za 11. I drugi też trafiony. Za 13 obrażeń. Za 24 obrażeń. Twoje dwie strzały lecą w stronę tego zwierzęcia. Jedna z nich trafia gdzieś w brzuch, bo on w sumie stanął na dwóch łapach, więc trafiasz go w brzuch. On ryczy jeszcze bardziej, już z takim skowytem bardziej, bo już zaczęło go to boleć dosyć mocno. Druga twoja strzała trafia gdzieś tuż obok tej drugiej, razem robiąc taką dosyć sporą ranę i zauważasz, jak ta krew zaczyna tak dosyć mocno cieknąć stamtąd i on tak opada na te cztery łapy z powrotem i jak się buja na boki i ta plama krwi robi się coraz większa pod nim i ledwo co widać życie w jego oczach. Znowu mu 1 HP zostało. No to ile jak tak strzeliła, tak teraz parę kroków do tyłu z powrotem się chowa. Mordegardzie. Proszę cię, nie. Co? Mordegard chce... Znaczy tak, czy tamto przejście jest wysokie? Te drzwi? Myślę, że tak 2-2,5 metra maksymalnie. No okay. Nie są jakoś super duże. Więc ja troszkę przysunę sobie stół, wejdę na ten stół i chcę nad nimi strzelać. Ale to będzie jako cała akcja, nie? Przesunięcie stołu to jest akcja cała. No tak, ale nie mogę się przez nich poprzebijać. A... Znaczy ja odeszłam, więc tam jest miejsce. Okej, okay, ile się odsunęła, więc... Ja się wycofałam, ja tylko wyszłam, strzeliłam, wycofałam się z powrotem na swoje miejsce w głąb pokoju. Okej, okay, jak tam nie tkwisz, to ja też zrobię taki numer na kukułkę. Tak. Okej. Okay. No ile to wystawić kuszę, nie? Pomiędzy dwóch... Mhm. Dwie osoby. Dobrze. Strzelasz tego ledwo żywego? Tak, chcę go dobić. Ślina zaczyna tak mu kciec z tego fyska. Ale go nie dobiję. Nie trafisz. Jakimś cudem trafisz w tą kapsułę, a twój bełt, tak mimo że jest zaczarowany, odbija się i znika w powietrzu. Mam rocze pod nosem i strzelam jeszcze raz. Tym razem trafiając. Za 11. Pozbawiasz go życia, twój bełt. Co robi twój bełt? Jak go zabija? Nie wiem, myślę, że mu oko rozbryzguje i po prostu wbija się w środek mózgu i tak mu to reszta tej gałki ocznej tak ścieka po policzku. Chyba tylko takie pup, jak on opada na tą... Nie umiem robić takich dźwięków jakby. Kurwa, jak nie wiem, skoczenie Mario na grzybka. Dokładnie tak. Jeszcze takiego jahoo brakowało. To jak Elmenor skakał na tych pufach, to... I go tak wciągnie jak do tej rury. Tych puf to tam były te dźwięki monetek. Tak. Mordegardzie, co jeszcze robisz? Stoisz między Atro i Emo. Nie, no mówię, jestem kukułką, więc się chowam do swojej... Znaczy nie mam tam budki, tylko po prostu się wycofuję, żeby dać następnej osobie szansę na podejście. Dobra, więc teraz tura wrogów. One we trzy się tam nie zmieszczą. O to chodziło. Więc jeden z nich jest obok... Jeden z nich, który stał przy wejściu, tym, który widzieliście wcześniej z korytarza, wychodzi przez to przejście. Wchodzi do... przez przejście, którym jeszcze nie przechodziliście tego pomieszczenia, podbiega do Mordegarda i będzie go atakować dwukrotnie swoimi szponami. Żaden z tych ataków cię nie trafia, więc on tak tylko stoi na tych swoich dwóch tylnych łapach. Te przednie jego łapy są bardzo masywne i silne i tylko tak orają gdzieś podłogę przy tobie i ona zaraz gdzieś tak... Ta podłoga, w momencie jak jest tak szarpana, zaczyna więcej śluzu wytwarzać i zaczyna się regenerować. Pozostałe dwa podbiegną do przejścia, w którym stoicie. Teraz to przejście jest oblegane przez cztery postacie. One po prostu będą też was atakować pazurami. I jeden ten wyżej zaatakuje Emmę, a ten niżej zaatakuje Atro. Najpierw na Emmę, dwa ataki, bo to jest plus 5, 16 i 19. Te oba. Pięknie. Ale na szczęście nie zadają tak dużo obrażeń. 12 punktów obrażeń łącznie sobie odpisz. Czemu 12? Bo mają D6 plus 6. Plus 3, przepraszam. D6 plus 3 na obrażenie. To jest 9.
bo rzuciła... Nie, bo to są dwa ataki naraz. Dwa naraz. Mam D6 plus 3, więc rzuciła 2D6 i dodała 6, bo ci dwa ataki tak trafiły. Dobrze. Nie podoba mi się więc takie 12. Sumowanie, bo na drugi atak chcę wykonać. Dobrze, pierwszy atak masz 4 punkty obrażeń, na drugi 8. I drugi atak chcę wykonać reakcję, w reakcji wykonać manewr parowania i... Czy jakoś z przewagi to ile to było? Kurwa, bo już nie pamiętam. D8. D8. Plus zręczność. 5 plus 3, czyli 8. Czyli cały atak redukujesz. Tak. No. Paruję ten drugi atak. Jedną łapą dras, tak robi ci draśnięcie pazurami gdzieś po ramieniu, a drugą odbijesz. Parujesz. Atro, teraz w ciebie. Dwa ataki pójdą. I to będzie 16 i 22. 16 mnie nie trafia. 22 mówisz. Tak jest. Ma plus 5. Czekaj chwilę. Nie atakowałem w zwarciu, więc nie mam plus 2. Co najwyżej mogę mieć plus 3 w reakcji, ale to będzie 20 klasy pancerza. I mówisz, że tej inspiracji już nie ma, tak? No nie. No to wchodzi. No, nieważne, co zrobię wtedy. Ten drugi. Pierwszy nie trafia. Dobriam. Pierwszego gdzieś zgrabnie unikam, ale drugi już... 8 punktów obrażeń, więc on gdzieś ci tutaj po torsie jedzie swoimi jedną łapą, pazurami po prostu, robiąc ci takie 4 szramy. Świetnie. Syczę. I widzicie, jak każda z tych bestii, jej oczy zaczynają się świecić lekko na czerwono. I widzicie, że robią się takie trochę mocniejsze w barach. Jakby coś w rodzaju, jeśli ktoś z was widział barbarzyńcę, który wpada w szał, to coś w tym guście. Ale troszeczkę inaczej to wygląda. Emma. To mam rzec. Usiaka dziada. Pchając, bo jest małe, strasznie mało miejsca, więc po prostu sztych robię. Moim krótkim... to jest 17 na trafienie. Trafiasz? I to jest 14 punktów obrażeń. Ranisz go. Jaki kolor ma jego krew? Normalnie czerwony. Szkoda. I w bonus akcji chcę strzelić do niego z przyłożenia praktycznie prostą, między oczy, tę jego alienoskę. To jest 21 na trafienie. Trafiony? Jest tylko 6. Osłabiasz go trochę, widzisz, że zaczyna krwawić z tych ran i widzisz, że ta krew zaczyna tak wsiąkać w ten statek i znikać. Gąbka. Cokolwiek. Tak jest. Elmenor. No, Elmenor się obróci w stronę tego, który wbiegł właśnie do pomieszczenia i ukrywając się delikatnie za Mordegardem, przynajmniej na tyle, na ile Mordegard może go ukryć, więc w sumie niewiele, będzie po prostu nad nim dźgał tym rapierem prosto w łeb tego czegoś, mówiąc: odejdź. Odejdź jak najszybciej. I próbując to zabić po prostu. Nie mówię do Mordegarda, mówię do tego wilka. Spierdalaj jak najprędzej, czy coś. Tak. Biegiem w te pędy. Zabieraj się stąd. Nie wiem, cokolwiek. 9. To jest za mało, więc po prostu on swoją łapą odbija ten twój rapier. Nie krzywdząc się przy tym. Czy ja bym chciał sobie dorzucić paską inspirację? Znaczy, no musiał być... Nie, dobra, bym musiał mieć... Ile, bo on pewnie 17, to bym musiał mieć 8, tak czy jak ma. Tak byś musiał rzucić sobie bardowską przed atakiem. No właśnie. Bo rzucasz ją w bonus akcji, a wykorzystujesz darmowo. Nie, słychać ci było. Jeden pies już teraz. Już po fakcie. Ale zawsze możesz rzucać komuś innemu. Nie. Co się będziesz? To jestem dzisiaj rozrzutny, dobry dzień wam. Ostatnia bardowska inspiracja. Lejcie do Mordegarda. Do mojego dobrego przyjaciela, yo! Który stoi obok mnie i masz go ubić. A jak tego nie zrobisz, to nie dostaniesz więcej. Mówię, dźgając tego typa nad nim. Atro. No to ja wymachuję nunczakiem z lewej ręki i przez pysk chcę walnąć tego wilkocusia, z którego Emma już raniła ładnie. To jest 19 na trafienie. Trafiony. To jest 8 od magii, więc im ten szał nic nie daje. Chyba, że mają
To działa inaczej trochę niż szał. Ja to tylko tak opisałam, w sensie, że to jest coś podobnego, coś w tym guście. Okej. No i drugi atak. Jak jeszcze widzę, że stoi, no to drugi raz się zamachuje. To jest 22. Też to jest za 7 obrażeń magicznych tym razem. Ty trafiasz tego, co jest obok ciebie, nie tego, co Emma atakuje? Tego, co Emma, dobra. Czyli ile? 22 łącznie? Nie, to było na trafienie. Bo jest 8 15. i 7, 15. On jeszcze będzie stał, on dostał od ciebie z tych nunchaków, poobijałeś go trochę, gdzieś tam może jakiś staw mu wybiłeś, ale on... No to teraz w bonus akcji spowoduje, że już nie będzie stał i unarmed 10. Niestety, ale no chyba po prostu uznał, że już ten wybity staw mu nie zrobi krzywdy, więc po prostu go się tym zasłonił i tam go uderzyłeś ponownie. Pięścią otwartą i nic mu to nie zrobiło dokładnie. I to tyle. Ile? Dobrze, to ja... Ile się odsunie jeszcze troszeczkę, żeby ten stwór, co atakuje Mordegarda, się do mnie nie zbliżył za bardzo. I będę się strzelać w tego stwora. Tego przy Mordegardzie. Napinam łuk. 24. Trafiony. A drugi z 13, to nie. 13 też trafia. Też trafia? Dobra. Tak. O, jedna strzała leci, wbija mu się gdzieś koło... No, w pierś myślę tak, ten za 10. I zaraz druga poprawia za 9. Wpycha tą pierwszą bardziej. Widzisz, jak jemu też zaczyna tak ślina bardziej cieknąć, kapiek na ziemię, on staje na dwóch łapach i ryczy w waszą stronę. Dobrze, ja sobie stanę na stół. I z obrzydzeniem będę dopatrzeć. Myślałem, że powiesz, dobrze, to też stanę na 4. niego. Tak jest. Mordegardzie, jesteś w zwarciu z tą dziką bestią. Okej, to strzelanie z utrudnieniem, tak? Tak jest. Chyba, dobrze. Że zaryzykujesz odejście, że cię trafi, albo odstąpienie, ale wtedy nie masz ataku. To ja bym chciał mu może rzucić w ryja kwasem. To też jest czary też są na utrudnienie. Zależy, czy jak to jest no, obronny, to nie. Ale to jest jako sztuczka, ale... Jak to jest na trafienie, no to tak. Dobra, no to strzelam do niego, to jest mi wszystko równo. Wrzeszczę, gin! Masz karu. Zawsze masz dwa strzały, może jeden chociaż trafi. 9 to za mało niestety, więc twój bug po prostu leci gdzieś w ścianę i się zostaje wchłonięty przez nim. Ale masz dwie strzały, może drugą trafisz, więc... Nieważne, nie. Rzuć sobie 2d6. 9. Bestia cię łapie po prostu i musisz się uwolnić z jej ten, bo jesteś jako grapple, nie? I możesz się uwolnić w następnej akcji, znaczy w następnej swojej turze jako akcję, nie? Całą. Okej. Okay. To znaczy, że ta bestia nie będzie mogła atakować, the fuck? No wszystko puści, chuj. Znaczy... Puszczenie to jest darmowa akcja. No. No. A grapple jedyne, co powoduje z tego, co czytaliśmy z Sepkiem, to prędkość do zera redukuje. Dobrze, więc... Tegard i tak szybki nie był, także... Więc zostajesz pojmany przez tą bestię, która w tym samym momencie po prostu tak cię łapie po prostu, jak chcesz w niego strzelić, żeby cię powstrzymać przed tym i potem cię puszcza, żeby samemu ciebie zaatakować. Więc pierwsze dwa ataki pójdą w twoją stronę. 19 i 7. 19 się trafia. Tak. Przypominam, że ogólnie opisywałam, że oni się powiększyli, więc jednoznacznie też ich obrażenia się powiększyły. To jest... Fantastyczna informacja. 13 punktów obrażeń z jednego ataku. Więc 13 punktów obrażeń i on to w to samo miejsce próbuje ci zwiększyć po prostu ranę, którą masz. I teraz twoja krew również kapie na ten statek i zostaje wchłaniana. Nie! Ten, co jest ranny i będzie atakować Emmę. On ma z ułatwieniem, dlaczego też wam powiem później. Więc 21 i 25 krytyk. I oba cię trafiają. No tak myślałam. Poczekaj, poczekaj. Pierwszy atak, proszę. No, 21. 21. Dobrze, ja chcę na niego zareagować ripostą. Dobrze. Gdy przeciwnik trafi cię atakiem wręcz, możesz w ramach reakcji wydać kość przewagi, by wykonać przeciwko niemu atak wręcz. Przy trafieniu dodajesz kość przewagi do rzutu na obrażenia. Dobrze, proszę bardzo. Może go zabijesz, więc... Też, sorry, bo rzuciłem obrażenia. Kurwa, 13. To trafię. 13, chyba. Tak, trafię. No to obrażenia 6 plus 6 plus... Czekaj.
Zabijasz go. Plus 7. Zabijasz go po prostu. Więc za ile mnie trafił tym pierwszym atakiem, bo dostaję obrażenie. Dobrze, to ci mówię, ile on ci dał. 12 punktów obrażeń ci zadał, a ty go po prostu w odwecie usiekujesz. To było szybkie myślenie, nice. No, nice, zajebiście. Więc on pada po prostu pod tobą martwy, rozjeżdżając się na boki. I ostatni z nich, który jeszcze nie atakował. On ma normalnie rzuty w ciebie, Atro. Będzie ciebie dalej atakować. I to jest 20 i 14. Tym pierwszym atakiem by mnie trafił, gdybym nie odbił w reakcji jego ataku nunchakiem, moim defensive dualistem. Po prostu jestem przyzwyczajony do pojedynków. Na chwilę jego pazury gdzieś w tym łańcuchu, który łączy ci nunchaki, tak się klinują i on tak to wyrywa. Ja to tak. W sensie pazury po prostu. Tak, i ja ten nunchaki wtedy obracam, że mu tak rękę wykrzywia, że drugim atakiem z drugiej łapy też nie trafił, ale zdążył wyrwać już tą rękę wtedy. Emmo. Wyciągam miecz z tego leżącego. Syczę z bólu, bo mnie trafił. Ciad. I atakuję tego obok. To jest 25. Trafiony. I to jest... Aha, 6 punktów obrażeń. Snik? Nie, bo w ripoście dodałem snik. A tak, bo to sama tura, no. No. I dźgam go za 6 punktów obrażeń. Gdzieś tam, nie wiem, w biceps czy coś. Z boku. I w bonus akcji strzelę do niego z kuszy, tak z biodra. I to jest 10 na trafienie, więc pewnie... 12, więc i tak nic nie trafię, więc... Leci gdzieś na środek po prostu pomieszczenia za tego stwora. Coś jeszcze będziesz robić? Już nie mam nic do zrobienia. Elmenor. Uciek, powiedziałem. Uciek! I dźgam cały czas nad tym Mordegardem, zasłaniając się nim. Chociaż słychać coraz większe przerażenie w głosie Elmenora, bo Mordegard przed chwilą tutaj jakieś obrażenia dostał. Idź stąd! 19. Trafiony. Za 8. I to wszystko. Więc on jest wyższy niż Mordegard zdecydowanie, więc gdzieś możesz go w klatkę piersiową po prostu trafić, tak go dźgnąć, wyciągnąć ten rapier, ta krew tak w sumie leci gdzieś na Mordegarda i na podłogę, ochlapując trochę, ale on dalej stoi, nie? I dalej Mordegard, obroń mnie. Dałem ci inspirację. No to wszystko, tak? Seems to be everything. I wracamy z powrotem do Atro. No to ja tak patrząc na to, co zrobiłem, piękna robota. I jep, przez łeb. Nunchakiem 14 trafia. To jest tak za 8 jest. Obrażeń magicznych. On był tak albo jest. W ogóle nie ranny, albo... On był tylko trochę przez emeralny, on go troszkę tam gdzieś... Więc drugi atak od razu leci, to jest 18 na trafienie. I to jest za 7 obrażeń magicznych. I spalę jedno ki, żeby wykonać teraz dwa ataki wręcz. A flurry of blows. Kij przepełnia moje ciało i grat pięści spada na tego wilkopodobnego stwora. 11 i 20. 11 nie trafi. Nie. Zakładam. Ale 20 trafi. A 20 to jest 7. Widzisz, jak wszystkie twoje ciosy gdzieś tam sprawiają, że ten stwór robi takie dwa kroczki do tyłu. Trochę gdzieś tam zaczyna ryczeć bardziej w twoją stronę, bardziej się wściekać, ale dalej stoi, dalej będzie walczyć. Ila. Dobrze, to jak teraz ze stołu kontynuuję swoje strzelanie. Tego poprzedniego, którego wstydziłem drugi strzał. Emma i Atro sobie zawsze poradzą. Mordegard koniecznie. Za 11 obrażeń, więc moja strzała dosłownie trzecia wbije się obok tych dwóch poprzednich. Tak, on już jest nasiekany tymi twoimi strzałami i widzisz też, że zdecydowanie już ta krew zaczyna być coraz bardziej gęsta, już się robi coraz mniej w jego organizmie, ale on jeszcze stoi. Dobrze, więc spróbuję celować teraz w głowę. A nie. 18. Trafiony. Za 9. Zabity. No więc to strzała to po prostu w oczodu wpada, wbija się w... A, no, to jest z takiej odległości, że ona mogła spokojnie wyjść przez jego czaszkę. To jest w końcu długi łuk i to bardzo blisko strzelone. Możliwe, że nawet przeleciała po prostu na wylot i poleciała gdzieś do kolejnego pomieszczenia, robiąc po prostu mu taką dziurę, że przez chwilę widzisz, co jest po drugiej stronie. I on tak leci po prostu na dół, prawie że na Mordegarda, ale Mordegard w ostatniej chwili odskakuje. I już albo nie. Chlepany krwią. Albo może jednak nie.
No ponieważ strzała przeleciała mu przez głowę na wylot, to Elmenor: Mordegard, nie wiem co zrobiłeś, ale dziękuję. Mordegardzie, co robisz? Został jeden wróg, który atakuje Atro i Emmy. Okej, okay, krzyczę do Ili: kocham cię! I zaczynam strzelać. Znaczy strzelam w tego, który stoi przy Atro. Skasuj go! Trafiony. Za 11. Tak jak stał na dwóch łapach, stanął na czterech, odsunął się o kolejne dwa kroki do tyłu i patrzy się tak już trochę powoli z przerażeniem w oczach. Strzelam jeszcze raz. Dawaj. Trafiony. Zabity. Yes! Jak go zabijesz? Myślę, że tak samo jak Ila zrobiła temu mojemu, tak ja teraz, wiesz, nauczony dobrym przykładem wykonuję dokładnie... Tak, zainspirowany. Wykonuję dokładnie to samo trafienie. I on pada jak długi pod nogami Atro z takim plaśnięciem. Cokolwiek to jest, ważne, że da się to zabić. Fuj. Mhm. Dzięki, że go tak zatukłaś, bo by mnie może też zatukł. Dzięki. No wie tam! I sobie zeskakuję z tego stołu. Dobra, przyznać się, kto wybierał te drzwi. Ja chcę się obejrzeć. Swoje rany obejrzeć. I tak byśmy na to trafili i tak. Coś warczyło, coś piszczało, czy kurwa pikało. To raczej warczało. To no, jest piszczących i warczących szukamy. No a Emma, Mordegard, jak wy się w ogóle czujecie? No ja oberwałem raz, a solidnie. Trochę mnie pocharatało, dziadostwo. Ej, co Emma, chcesz szpotkę? Nie? Chcecie, Mordegard, potrzebujecie? Tak masz na zbyciu? Mam jeszcze trzy. Trzymaj te cztery. Ja mam trzy. Proszę. Mordegard już swoje. Dobra, to proszę, Emma. A to jest ta 2d4 plus 2. Ja mam ci rzucić, czy nie? Rzuciłeś sobie. Dziękuję. No. I... Wszyscy tutaj się dzięki bawią, tak? Tak. Oj, bo tak też dobrze. Też dziewięć. Mocny staw. Dobry, bo świeży. Ej, czy ktoś się orientuje, co to może być w zasadzie? Ja chcę się mówić. A nie, bo teraz dobra, ja może Atro nie chcę zrobić. Ja właśnie tam przechodzę nad trupami. Nikt się mnie nie pytał o zdrowie, więc nie komentuję i idę się przyjrzeć. Tylko w półziewy. W półziewy tym kapsułom. Jak wchodzisz do środka, słyszysz faktycznie, że każda z tych kapsuł wydaje takie pikanie. One, jak tak się im przyglądasz i podchodzisz do tych szklanych części, do tych półprzezroczystych, tak patrzysz, to w każdej z tych kapsuł leży jakaś postać, jakiś człowiek. I jak tak chodzisz od jednej do drugiej, zauważasz, że część z tych twarzy na pewno znasz, chociażby z widzenia. To są jacyś mieszkańcy miasta. I myślę, że nawet no praktycznie wszystkich jesteś w stanie gdzieś tam z widzenia chociaż rozpoznać, może nawet z dwóch, tak rozmawiałeś czasami, może jeden z nich to okay. Jest jakiś handlarz w sklepie. Ale nikt z nich to nie jest ktoś, kogo znamy bardzo prywatnie, tak? Nie. Tu są ludzie w tych kapsułach. Gdzie? I też sobie tam idę, no, zaglądać do tych kapsuł. W tym. Mamy ich uwolnić? A ja chcę się przyjrzeć. Nie, kurwa, spalić ich, Mordegard, no kurwa. Atro, poczekaj, bo jeżeli oni są... No też pytam, że może są magiczne te kapsuły, jak ich uwolnimy, to im się coś stanie. Czy ty się musisz wkurzać na wszystko, co ja powiem? Sprawdzić, czy w którejś z kapsuł nie leży kapłanka. Nie, nie ma jej tu. A jak tak wchodzicie głębiej w to pomieszczenie, nie zauważacie, że tam na końcu jest jeszcze... Jakieś kolejne przejście małe. Dobra, wybacz, Mordegard, no nie wiem, zabrzmiało jakbyś w ogóle wątpił, czy mamy ich ratować. Już różnych się rzeczy po tobie spodziewam. Ewidentnie samych najgorszych. Ile myślisz, dokąd prowadzą te drzwi? No, może poczekajcie nie wiem, z otwieraniem ich? Co? Nie możemy podejść. No. Nie wiemy, co nas tam czeka. Elmenor, weź tam zajrzyj. Ja chcę się przyjrzeć. Nie, bo Atro patrzy. Akurat się odwróciłem i chcę się przyjrzeć jednej z kapsuł, byle której... Odzida. Dobra, ale ty tak, wiesz, tak spójrz, tak...
Bardziej jak... Jeszcze mniej otwórz niż Ema. Nie wiem, jak to zrobisz, ale spróbuj. Chcę się przyjrzeć jednej z kapsuł tak bardziej dokładnie, szukać sposobu na otworzenie ich, albo czegoś się dowiedzieć o nich. Jak nie znajdę, to przyjrzeć się dłużej, stanowi człowieka w środku, czy coś, widać na nim jakieś zmiany fizyczne, jakąś trochę fioletową skórę. To znaczy, ja bym też się chciał przyjrzeć tym kapsułom, ale tak właśnie bardziej pod tym kątem, czy ci ludzie są jakoś, nie wiem, na podtrzymywaniu życia i coś się stanie, jak ich odłączymy, czy... Znaczy, pod kątem, czy odłączenie ich od tych kapsuł stanowi niebezpieczeństwo jakieś dla nich. Okej, okay. Atro, ty bardziej śledztwo, a Mordegard, ty bardziej medycyna, myślę. A wiedza tajemna? W sumie też może być. 15. Przypominam, Mordegard, masz jeszcze inspirację. Jak je nie wykorzystasz szybko, to zniknie. No to... D8 sobie dorzuć. Okej, okay, to w sumie 19. Ja miałem 15. Jak podchodzisz do tych kapsuł, zauważysz, że one są szczelnie zamknięte. Widzisz też, że ręcznie na pewno nie da się ich otworzyć. Nie przesuniesz tego, nie podważysz, nie wiem, nie zniszczysz, bo ta błona, która jest dosyć giętka, więc no, raczej jest praktycznie niezniszczalna. Albo może jest, ale nie wiesz, czym byś mógł to zrobić, bo jak próbujesz, nie wiem, nunczakiem czy czymś tam, to nie idzie kompletnie. Co byś jeszcze chciał wiedzieć? A, drugie to chciałem się przyjrzeć, jakby stanowi tych ludzi pod względem fizycznym, bo opisywali nam te zmiany, jakie mogą zachodzić w nich przy przemianie, więc... Wyglądają normalnie z zewnątrz. Wyglądają jakby po prostu spali, coś takiego. Ty, Mordegardzie, jak się im przyglądasz, to zauważasz, że mają faktycznie tam w środku takie elementy tej kapsuły, powiedzmy, przyczepione gdzieś do siebie, więc jest jakieś ryzyko, że w jakiś sposób ona podtrzymuje ich życie. Ale w tym momencie wszystko raczej jest z nimi ok. Raczej nie powinni mieć większych zmian, jeśli byście w jakiś sposób ich uwolnili. I jeszcze mogę dodać dla was ogólnie, łącznie, jak tak zbierzecie sobie te informacje i tak dalej, że najprawdopodobniej te kapsuły są otwierane jakimś jednym głównym włącznikiem. Okej, więc myślę, że przekazuję te informacje. Z Mordegardem dyskutujemy na ten temat, dzielimy się wnioskami. Jak już się zdążyliśmy pokłócić, to teraz się godzimy na jedno. Kto się czubi, ten się lubi, nie? Nie, to jest odpowiedź Atro. Tak to wyglądało. Ja czekam na Sepka coś. Tak, no. Nie, czy można się przyjrzeć tym stworom, tym pod kątem, nie wiem, bo tam, czy to na przykład się przemienili, czy coś? Czy to są ludzie z wioski, z miasta, ale się zamienili, czy co? Oni ogólnie nie są z waszego... świata, nie kojarzysz w ogóle ich u siebie, więc albo byś musiała, nie wiem, na przykład czytać księgi o jakichś stworzeniach z innych wymiarów, innych części, tak? Nie są z naszego wymiaru, nigdy takiego znaczy, nie nie są jakby nie jesteś w stanie ich zobaczyć po prostu podróżując z miasta do miasta, nie? Tak normalnie. Dlatego zadałem pytanie, czy mogę się przyjrzeć im, czy to nie są przemienieni ludzie? Możesz i widzisz, że nie, że to nie są przemienienia. Dziękuję. A chciałam ci dać możliwość rzucenia, jeśli byś mi to jakoś wyjaśniła, w jaki sposób mogłabyś się dowiedzieć, co to są za stworzenia, ale jak nie, to nie. Po prostu nie są to ludzie, to na pewno jest jakiś po prostu gatunek zwierzęcia, tylko nie nasz, nie wasz. Elmenorze, Ila, wy podchodzicie do tych drzwi. Tak, ja popycham Elmenora i napinam łuk. Elmenor powolutku zbliża dłoń, jeden palec wystawiając z paznokciem gdzieś tam do przodu, nie? Żeby się delikatnie rozsunęły. A rzuć sobie rzut obrony na zręczność, zobaczymy, jak dobrze ci to pójdzie i jak bardzo się skoordynujesz z tymi. 13. Okej, okay, nie wychodzi ci to idealnie, to się otwiera mniej więcej na podobną wielkość, tak jak otworzyło się to Emmie wcześniej. Ale widzisz, że tam nie ma, nie widzisz żadnego zagrożenia, jak tam wychodzisz. Widzisz tylko to, co widzisz za tym przejściem. Wygląda trochę jak takie połączenie ośmiornicy z kałamarnicą, ale nie jest to zwierzę, tylko bardziej wygląda to na taką
maszynę. Jest dużo od niej takich części wychodzących, które wyglądają trochę jak takie macki idące gdzieś w górę, w boki z te macki. Większość jest z tyłu, ale zauważasz z przodu cztery takie krótsze, które są tak wygięte jakby w takie małe stoliki. Ja nie wiem, czy podchodzisz bliżej, czy po prostu... Amenor, sobie... idź dotknij tego. O, ty dotknij. Nie no, ty weź, idź dotknij. Już siadałeś na tym krześle, to możesz iść dotknąć tego. A to wygląda jakoś tak niebezpiecznie? Znaczy to się nie rusza, nie wydaje jakoś za bardzo nawet dźwięków, więc... Ale jeżeli zginę... No? To macie opisać moje przygody. Poza tym, co jest w tomiku. A dobra, ale może być prozą, bo my tak słabo w rymy. Może być. Dobra, no to dawaj. No to chcę wejść tam do środka i pomajtać jedną z tych dźwigni. Jak wchodzisz do środka, zauważasz, że przy każdej z tych dźwigni są jakieś dziwne znaki, których w tym momencie nie rozpoznajesz, ale wiesz, że to jest jakiś język. Okej. Znajomość języków. Tak. Specjalnie czekałam na to. Więc widzisz, że przy tych czterech mackach z przodu są cztery wyryte symbole. Każdy z nich oznacza co innego. Jedno z nich to jest uspokój, drugie uszkodź, trzecie zabij, czwarte uwolnij. Uwolnij, proste. Więc to nie mówi kompletnie. Ila! No! Chodź tu! No! No, no i co? Nie chcesz tego dotknąć, to weź to dotknij. Nie, no. Nie. Uszkodź, zabij coś tam i uwolnij. A co ty mi za komendy dziwne? Nie, co wybrać? Widzisz te szlaczki? Każdy z nich coś oznacza. I chcę to przedstawić. A, dobra, ale to ty znasz różne rymowanki, to może, nie wiem. To uszkodź albo uwolnij pewnie, nie? Może to... Nie A wiem, wiesz, to co? Można połączyć? A, w sensie uszkodź, uwolnij? No. Uwolnić uszkodzone. Ciebie tam nie ma, Mordegard. Bo zabij, uwolnij? Uspokój, uwolnij? A może uszkodź i zabij? Czy my już skończyliśmy przy tych kapsułach? Kuźwa, nie wiem. Weź, no weź te coś z tym uwolnieniem, zrób jedno. Możecie słyszeć jakąś tam, jakieś głosy dochodzące Ili i Elmenora z tamtego pomieszczenia. Wiem, czego to dotyczy! To no? Prawdopodobnie jest do tych kapsuł. Co wy tam macie? Czekajcie. Nic. Kurwa, słyszę was. Coś było, zabij i uwolnij? To co, uwolnij? No uf, no weź naciśnij uwolnij. Jak zabijecie kogoś, to wam... Nie, uwalniamy, nie? No. A jak uwolnimy coś złego? Tu ma być jedna... Mordegard doszedł do wniosku, że coś jednego steruje tymi wszystkimi kapsułami. To chyba to. No to weź pomacaj tą macką. No uwolnij, już pociągnąłem. A! Dobrze, jeszcze sobie nie zdał sprawy. W momencie, jak Elmenor ciągnie tą mackę, widzicie, jak te pozostałe macki, które tam wychodzą gdzieś z tyłu, zaczynają się tak poruszać. Coś ewidentnie jakby przepływa przez te macki wszystkie. Idzie przez te ściany do tej dużej sali, w której byliście. Jakby przy każdej z tych kapsuł pojawia się macka, podsuwa się do nich. To coś, co przez te macki przepływało, przepływa do tych kapsuł i w tym momencie ta szklana jakby część się tak odchyla, otwiera i po prostu otwarta pozostaje. I te macki po chwili tak się wycofują. I jak podejdziecie bliżej do tych kapsuł, zauważacie, że ci ludzie są nie mają już tych kawałków części maszyn przyczepionych do siebie. Zostały jakieś ślady na ich ciałach. Oni tam w sumie leżą praktycznie nago. Mają tylko delikatnie zasłonięte tam jakimiś szmatkami dosyć kusymi nefralgiczne części ciała, że tak powiem. I oddychają. Żyją. Są nieprzytomni na razie, ale żyją. Czy kogoś poznajemy? Tak, no tam są po prostu ludzie z dobrze, miasta. Inaczej sformułuję pytanie. Czy jest tam pani kapitan? Nie, nie ma jej tam. Już pytałem. Nie ma kapłanki, tak. Nie ma nikogo, kogo znacie jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Raczej po prostu, nie wiem, jakiś jeden handlarz, z którym często handlujecie. Ktoś, kogo tam na mieście widzieliście, był jakiś tam znany kupiec czy coś. I reszta jacyś farmerzy może, czy tam może stajenny. I tyle. To wyjść z tej sali, w której były te dźwignie. Tak, Elmenorze, jak się odwracasz, Elmenorze, i chcesz wyjść, to przy tej śluzie, przez którą wychodzicie, zauważasz taką wajchę, która też wygląda troszeczkę jak macka, i zauważasz tam
przy niej też taką runę, która oznacza coś w rodzaju góra, w górę, coś takiego. Ile jest ze mną tutaj? No. Ja tam stoję koło się, nic nie rozumiem. Ej, bo my mamy tu chyba coś, jakąś ala windę czy coś. Co? Co? Taki dźwig osobowy. Bezwysiłkowy chyba. Bezwysiłkowy. No było parę we wrotach Baldura, ale towarowych. O co? Co? Nie wiem, macka z napisem góra-dół. O, kurczaki. Macka z napisem? Ale jest tam coś, co jeździ? I idę do nich. Nie wiem, no, Elmener coś pociągnie, to się znowu coś włączy. Dobra, no, dobra, czekajcie, może... Chwilka. Zajmiemy się tymi ludźmi, kurwa, jakoś? Znaczy, no, otworzyło się, i co dalej, no? No właśnie, mają co dalej? Drogę co wolną tu... mają. A co jak tu wpadnie więcej tych wilkołatowych? No to nie zjedzą ich, tylko zamkną z powrotem. Znowu zjedzą. Albo ich zjedzą. A co mamy zrobić? Spróbować ich ocucić, nie wiem, niech... Kurwa, wszyscy wstaną i sobie stąd wyjdą? Ojej, no dobra, to... idę, Ila idzie i podchodzę do najbliższej kapsuły i patrzę, kto tam leży i próbuję tak po mordzie poklepać. Ale wódka! Jakbym wiedział, że macie ich kurwa zamiar olać, to już łatwiej, bezpieczniej dla nich byłoby ich zostawić w zamkniętych kapsułach. A proszę bardzo. Zamknij. To nie było zamknij. Więc tam było? Zabij... Uspokój, uszkodź, tak? No to bym pewnie uspokój wziął, to by pewnie się zamknęły i by ich znowu tam zagozowało, nie? Ciekawe, czy tego raka nie sprawdzaj. No jak lepiej, chłop, kogokolwiek, kto jest pierwszy. No i też no podchodzę i... Chwilkę wam to zajmuje, żeby ich ocucić, ale po pewnym czasie wam się udaje, oni są dosyć zabroczeni, nie do końca na początku orientują się, co się stało, kim są i co tutaj robią, ale jak tam zadacie im parę pytań albo poczekacie chwilę, to trochę dojdą do siebie i no jesteście w stanie w miarę wszystkich nawet obudzić i będą w miarę tam mogli jakoś funkcjonować. Dzień dobry, pobudka, tak, jest pan na dziwnym statku, proszę wyjść z tego dziwnego, z tej dziwnej komory, tak, proszę, pobudka. I tak do każdej kapsuły. Ja w tym czasie obserwuję Elmendora, czy on nie chce czasem czegoś, dźwignię jakieś pociągnąć, czy coś? On studiuje tą dźwignię dalej, mówi tak sobie górę, dół, co to może znaczyć? No ja też... Patrzcie tylko na dźwignię, nie patrzcie na jakieś mechanizmy przy podłodze czy gdziekolwiek, nie? Tylko ta dźwignia. Też budzę jakiegoś jednego i pierwsze pytanie, jakie mu zadaję, tak, kontaktujesz, słyszysz, rozumiesz i się go potem od razu przychodzę do pytań cięższych. Kto cię porwał, kiedy cię porwał, gdzie jest reszta, kurwa gadaj, jakbym miał fraki, to... Z koszmaru w koszmar. Tak, z komory Illithidów do pięściatro. Więc on ci odpowiada, jest jakiś mężczyzna, sklepikarz, handlarz jakiś. Szliśmy, uciekaliśmy z miasta, żeby do jakiegoś bezpiecznego miejsca nas strażnicy prowadzili. I weszliśmy w stronę portu i potem powiedzieli, że odpłyniemy statkiem i dalej nie wiem, co się stało. Okej, to zakładam było, jakiś nowy kapitan pojawił w mieście, tak? Nowy... Wiecie o nim coś? Tak, nowy kapitan. A teraz już sobie przypominacie, że to nie był kapitan? Nie był człowiek nawet? Tak. Pamiętasz Trinę? Tak, ona była kapitanką, a nie on. Ale nie wiem czemu... Ona zniknęła i czemu... Gdzie ona jest? Och, żebym to wiedział, ale... Nie uciekała z wami? I zniknęła najpierw? Nie, on cię wcześniej zniknęła. Nie było jej już wcześniej. Przed atakiem jej już nie było, a po ataku to my uciekaliśmy. Okej, więc ogry zaatakowały i was wzięli w bezpieczne miejsce na statek Łupieżców Umysłu. Świetnie. Kogo? Czego? Gdzie? Nie pytaj nawet. Kosmitów. Najwidoczniej, nie wiem. Dobra. Chcę stąd wyjść. Powiedziała jakaś dziewczyna, kobieta. Tam. Obudźcie resztę, która się jeszcze nie obudziła i się wszyscy stąd zabierzecie. Którędy, gdzie wyjście? Mogę wam pokazać.
I myślę, że będę chciał iść z nimi w sumie, żeby sprawdzić też pokład, czy tam nikt się nowy nie pojawił. I potem im ewentualnie poinstruuję ich, żeby okej, tu leży jakiś ziutek martwy, więc weźcie sobie z niego szmaty, jakie ma, i obwiążcie sobie coś, przynajmniej w pasie. Podzielcie się jakoś. Na pewno gdzieś tam w porcie też będą, tam był namiot na przykład, to może w namiocie to i tak dalej. Tak, namiot, żeby sobie rozdarli, bo to też jakiegoś hobosa to tamten. Tak. Też ogólnie rzuć sobie D20, to nie jest nic ważnego, takiego poważnego w sensie. 9. Więc oni się tam pomagają budzić wszystkim, tłumaczą mniej więcej o co chodzi, czemu to są, że muszą sobie stąd iść i tak dalej. Tych samych wyprowadzasz, czy ktoś jeszcze z tobą będzie szedł ich wyprowadzić na zewnątrz? Ja mogę pomóc. Dobrze, wychodzicie na zewnątrz i no, nie ma nikogo, żadnych nowych strażników, nikogo nie ma na statku. Jak się wychylasz, bo myślisz może, że może tamci zostali, którzy mogliby pomóc im się stąd wydostać, to już nie widzisz też tych trzech strażników, których wcześniej żeście tutaj z dwóch z nich ogłuszyli. Więc ci ludzie będą zdani na siebie, ale są w miarę bezpieczni. Jak Katro ich wyprowadza, to ja tak, wiesz, stoję z tą kuszą i po prostu obserwuję okolice, czy ktoś na mnie wyskoczy. Tłumaczę im mniej więcej, co się dzieje, że ten kapitan to nie był kapitanem, on był jakimś potworem z iluzją, rozumnym potworem, że w mieście coś pierdykło, więc nie wiem, czy tam jest bezpiecznie. W lesie chowa się część strażników i innych poszukiwaczy przygód, tylko mogą mieć ciężko tam się dostać, więc jeśli potrzebują tam się ogarnąć czy coś, to żeby znaleźli sobie jakieś może bezpieczniejsze miejsce na razie. Jak wiedzą gdzie, nie wiem, słyszałem, że tam jest jakaś kopalnia stara była, gdzieś tam wskazuje na to, nie wiem, czy coś. Nie wiem, poradzam im, żeby, nie wiem, tam dechy leżały, żeby sobie wzięli poladze, żeby mieli chociaż sztachetę jakąś, nie? No z tych dwóch ziomków, co to, znaczy z tego ziomka, co zabiliście, to on na pewno miał też jakąś broń przy sobie, to jedna taka prawilna broń będzie, jakiś miecz. Zauważasz, że jak oni zostali wybudzeni z tych kapsuł, to zdają sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, że nie mają już tej mocy takiej, co mieli strażnicy i tak dalej. Wiesz, że oni jakby dociera do nich ta prawda trochę powoli, ale jak zadajesz pytania, to oni mają takie faktycznie, no tak, tak było. Więc oni sobie jakoś tam raczej poradzą. Wracasz do reszty i dziękuję bardzo za sesję. Dzięki. Dzięki. Coraz ciekawszych przeciwników spotyka się po drodze. Na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się o kimś takim jak łupieżcy umysłu. Słyszeliście kiedyś o nich? No i ja właśnie w oparciu o to tak sobie zacząłem kojarzyć łupieżcy, łupież. Może to jest jakoś ze sobą połączone. Więc napisałem utwór o nazwie Łupieżowi łupieżcy. Łupieżca umysłu? Cóż to za istota? I czy to jest prawda, czy tylko plota? Czy podobny jest do choroby, która dotyka wielu tych, którzy unikają kąpieli już od tygodni wielu? Czy tak samo jak łupież, tak łupieżca jest uciążliwy? Nie może tego pojąć mój umysł wnikliwy. Może jego rolą jest szerzyć łupież wśród ludzi, ale z tego co mówią, to czym innym się trudzi. Lecz pojąć nie mogę, dlaczego łupieżcą każe się zwać, jak mógłby władcą kijanek od dzisiaj zostać. Chyba bardziej to przerażająca nazwa. Od osoby kojarzącej się z łupieżem, przez którą wychodzi na błazna.